Witam serdecznie wszystkich, którzy się już z nami połączyli i czekamy na tych, którzy jeszcze będą się łączyć. Ja nazywam się Marzena Kotorowicz i będę prowadzić dzisiejsze spotkanie, miły wieczór, a zapewniam Państwa, że będzie się dzisiaj działo, ponieważ jeszcze tyle osób na naszym webinarze nie było, jeśli chodzi o ekspertów, prelegentów, gości, ponieważ mamy dzisiaj podwojoną siłę, będą to małżeństwa, za chwilę się będziemy wszyscy łączyć. A wszyscy skupiamy się wokół projektu Zaprzyjaźnij się z rodziną, realizowanym przez Fundację Lub Drama i Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu Po pierwsze rodzina na 2021 rok. Jest to już trzeci z 8 webinarów i tak jak wspomniałam, dzisiaj właśnie będziemy mówić o relacji małżeńskiej. My tworzymy te treści, aby dzielić się dobrem, aby wspierać w trudnych chwilach, ponieważ wiele takich chwil pojawia się w życiu, żeby inspirować, żeby po prostu wymieniać się doświadczeniem. Dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco, serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a, do polubienia. Tam możecie uzyskać wiele informacji, wszystkich wydarzeń, które się dzieją. Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.zaprzyjaźnijsiezrodziną.pl. Tam także można pobrać materiały, bardzo ciekawe, oraz, uwaga, nowość, zapoznać się z konkursem. O konkursie powiem troszkę na końcu, tak w ramach zachęty, a dzisiaj właśnie skupimy się na tym ważnej kwestii, jakim jest małżeństwo i patrzę, czy już są z nami główni prelegenci. O, ktoś tutaj się połączył. Sprawy techniczne jeszcze do ogarnięcia, ale myślę, że na spokojnie za chwilkę już się będziemy łączyć. Powitam dzisiejszych naszych ekspertów, a są nimi Monika i Marcin Gomułkowie, którzy są małżeństwem, rodzicami od trójki dzieci w wieku przedszkolnym, zaangażowani internetowo w pomoc małżeństwom, znani w sieci jako Początek Wieczności. To będą nasi dzisiaj główni eksperci, ale z tego co wiem, były małe techniczne problemy u nich, więc mam nadzieję, że za chwilkę się połączą. Natomiast witamy też bardzo serdecznie dwóch pozostałych ekspertów, Martę i Stanisława Jędrzejewskich z Ludzie Pełni Życia. Jesteście z nami? Witam, witam. Jeszcze chwilowo sam. Jeszcze chwilowo sam, ale super, że już mamy jakiś odzew. Dziękujemy. Za chwilkę przedstawię Was dokładnie i jeszcze witamy Igę i Konrada Grzybowskich, Sterna Miłość. Jesteście z nami? O, super. Tak, jesteśmy, oglądamy, czuwamy. Witamy serdecznie. To może w międzyczasie powiem właśnie teraz o konkursie, a czekamy na naszych głównych prelegentów. Mam nadzieję, że już wkrótce się pojawią. Słuchajcie, zapraszamy serdecznie do naszego konkursu. Konkurs jest bardzo ciekawy i myślę, że bardzo prosty, jeśli chodzi o warunki. Trzeba polubić naszego fanpage'a Zaprzyjaźnić się z rodziną na Facebooku, a także wypełnić pewne zadanie konkursowe. W opisie dotyczącym konkursu, w poście, napisać, jak rozwijam się jako osoba, po pierwsze, jak w mojej relacji małżeńskiej, jak się rozwijam, ja jako rodzic. Nagrody są przewspaniałe, także serdecznie zachęcamy. Jest możliwość wygrania weekendu rodzinnego, w którym będą organizowane warsztaty, będziemy się skupiać na właśnie komunikacji, na relacji małżeńskiej, na kompetencjach wychowawczych, rodzicielskich.
To odbędzie się na tych warsztatach. Będą także animacje, gra terenowa, wiele wspaniałych, wspaniałych atrakcji, a także sesja zdjęciowa specjalna. Będzie to już okres przedświąteczny, także będzie to bardzo, myślę, interesujący weekend. Natomiast drugą nagrodą w naszym konkursie jest 10 sesji zdjęciowych rodzinnych w Twoim mieście. Czyli możecie po prostu taki voucher wykorzystać, w swoim mieście zrobić sobie super zdjęcia z całą rodziną. Może to być też sesja świąteczna, może być to jakaś inna aranżacja, także wszystko zależy od Was. I trzecia nagroda w konkursie, trzecia z opcji nagród w konkursie, to są gry planszowe, gry rodzinne dla wszystkich. Także myślę, że warto zajrzeć, napisać komentarz, podzielić się, żebyśmy mogli się właśnie też zainspirować. Czy już dołączyli główni prelegenci? Sprawdzam. Damy jeszcze chwilkę. Jeżeli się nie pojawią, bo informowali nas wcześniej, że będą pewne techniczne problemy, także prosimy Was o chwilkę cierpliwości, a jeśli się nie uda, to za chwilkę zaczniemy, można powiedzieć, od końca i porozmawiamy troszeczkę z naszymi pozostałymi małżeństwami. Iga i Konrad Grzybowscy, jesteście z nami? Mówiliście, że jesteście w gotowości? O, już są ludzie pełni życia. Marta i Stanisław. Super. To skoro już zobaczyłam Martę i Stanisława, to może pokrótce przedstawię. O, jest Marcin i Monika. Kamień serca, Cieszymy się, że jesteście, bo już chcieliśmy zacząć od końca, zacząć od naszych tutaj panelistów, ponieważ no właśnie, z tego wszystkiego zapomniałam powiedzieć, że nasze spotkanie będzie się składać z dwóch części. Pierwszą część będzie tutaj prelekcja Marcina i Moniki Gomułków. Witamy już Was serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami. My też się cieszymy, witajcie. Po wielu przebojach, jak widać, nie widać za bardzo, bo nie mamy prądu dalej. I ufamy, że nasze sprzęty będą miały ten prąd w sobie jeszcze przez najbliższy czas. No, ale taka sytuacja. Dzisiaj nam różne przedmioty latały przed oczyma, bo tak mocno wieje wiatr. No, no i Bogu dzięki, jesteśmy tutaj, no ale tak jak mówię, nie było o to łatwo. To bardzo się cieszymy, że jesteście. To ja jeszcze dokończę już kwestię organizacyjną. Wy zaczniecie z waszymi treściami, z przygotowanymi treściami. Dzisiaj będziemy mówić o relacji małżeńskiej, a temat jest arcyciekawy, ponieważ jest to miłość na budowie, czyli kiedy pojawia się dziecko. I będziemy poruszać właśnie tematy fundamentu, tak, że małżeństwo jest właśnie fundamentem i czym dla Was jest ten fundament, jak sobie radzić w kryzysowych sytuacjach i tym kryzysem na pewno jest pojawienie się też dziecka pierwszego i może i kolejnych dzieci, więc o tym też będziemy dzisiaj mówić i potraktujemy to jako dobrą lekcję od tych, którzy się na tym znają i sobie świetnie radzą. Także to drogą inspiracji, natomiast w drugiej części będziemy posłuchamy doświadczeń, którym się wymienią ludzie pełni życia oraz Sterna Miłość, czyli Iga Konrad oraz Marta i Stanisław. Będziemy jakoś wspólnie tutaj dyskutować, wymieniać się informacjami, a ja zachęcam naszych słuchaczy bardzo serdecznie do napisania nam pytań na czacie, żebyśmy mogli też, żeby była komunikacja między nami z jednej i z drugiej strony. Jeżeli macie jakieś pytanie, jest to teraz najlepsza możliwość oraz w czasie również wykładu Marcina i Moniki, żeby
prostu pisać, nie krępować się, śmiało będziemy się starali odpowiadać na wszystkie, które się pojawią. Widzę, że jeszcze mamy kilka technicznych przeszkód, ale czy dajemy radę, czy zaczynamy, Marcin? Myślę, że możemy zacząć, bo właśnie, kiedy pojawia się dziecko, to tak naprawdę nie wiemy, kiedy następny punkt programu się zacznie. Przepraszamy, bo chyba to słowo nie padło. No, z przyczyn niezależnych od nas jest taka sytuacja. Ja tylko poproszę o potwierdzenie, czy mnie słychać tego, co mówię, bo... Słychać, choć troszeczkę zacina momentami, ale, okay. Ale jest na razie jest okej. Okay. Gdyby coś się działo, będziemy informować. Dobrze. Słuchajcie, witamy wszystkich, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Świetny skład, bardzo się cieszymy. No i jak słychać, na budowie jest z nami dziecko. Jedno, najmłodsze, Alcia, która jeszcze nie śpi. Przez ten dzień, przez to właśnie takie sytuacje, które się w życiu zdarzają. Właśnie jedna z nich była taka nieoczywista, bo no, kto dzisiaj spodziewałby się, że właśnie w 2021 roku nagle zabraknie prądu i ta awaria, która miała trwać 2 godziny, no trwa do teraz, prawdopodobnie potrwa do rana, no bo po cóż włączać ten prąd w środku nocy nagle. No i właśnie, nieraz jest w życiu tak, że nie jesteśmy w stanie przygotować się na to, co przed nami. Jedną z takich sytuacji jest z pewnością pojawienie się dziecka. Kiedy jeszcze najpierw dowiadujemy się, że właśnie jesteśmy w ciąży, to już ta optyka, to spojrzenie, chociaż myśmy się przecież tego spodziewali, bo przecież tego chcieliśmy. Mówię tutaj przede wszystkim o nas, o mnie i o mojej żonie. Weszliśmy w małżeństwo również dlatego, że było w nas pragnienie zostania rodzicami. Czyli spodziewamy się tego, co ma nadejść. Jest to dla nas wielka radość, jest to dla nas spełnienie, wielkie szczęście. A mimo tego, kiedy to się zaczyna dziać rzeczywistością, okazuje się, że to wcale nie musi być związane tylko z dobrymi emocjami, tylko z dobrymi uczuciami. Chociaż oczywiście w naszym myśleniu o potomstwie, no to nie myślimy o tym właśnie, co tam jeszcze przed nami. Przynajmniej my się gdzieś tam tego uczymy, że żeby patrzeć na tę rzeczywistość, choć trudną, to jednak piękną i patrzeć takimi oczyma, nazwałbym je takimi proaktywnymi, to znaczy spojrzeć na tą rzeczywistość tak proaktywnie, to znaczy wiedząc, że to w życiu przyniesie wiele właśnie takich wyzwań, to jednak właśnie nie nazywałbym tych wyzwań problemami, ale właśnie wyzwaniami, pewnymi takimi, młodzi by dzisiaj powiedzieli, challenge'ami, tak? Gdzie tutaj ja mogę jakieś właśnie dobro nawet nie odnieść, ale przynieść mojemu małżeństwu i rodzinie, nawet tak szerzej. No i właśnie tą prelekcję oparliśmy trochę o taką opowieść o tym, że wtedy, kiedy my próbujemy stworzyć ten projekt, którym niewątpliwie jest najpierw nasze małżeństwo, a potem, kiedy pojawiają się dzieci, nasza rodzina, to ten projekt można tak zobrazować z taką właśnie budową domu. I w tym domu z pewnością fundamentem jest nasze małżeństwo. To znaczy, jeśli my pod naszą rodzinę nie podłożymy dobrego, solidnego fundamentu, a jak wierzymy, jest nią właśnie małżeństwo, no w naszym przypadku jesteśmy ludźmi wierzącymi, ten fundament jest jeszcze głębszy, jeszcze mocniejszy, jak wierzymy, bo tym spoiwem tego,
tego, tej podbudowy jest sam Bóg. Więc, ale od tego trzeba zacząć. I wiadomo, że budowę domu każdy człowiek właśnie zaczyna od wylania tego fundamentu. To znaczy, gdyby tak nie było, to by się prędzej czy później no wszystko rozsypało. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie budowania domu, ale kto ma, ten wie, że fundament to jest podstawa. Nawet nie trzeba budować domu, żeby po prostu o tym wiedzieć. Nawet tak na logikę biorąc. Dopiero później możemy myśleć, co dalej. Jak będzie wyglądał ten nasz dom, nie wiem, z ilu kondygnacji będzie się składał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, na początku jest projekt, tak? No ale już pomijając tą fazę projektową, to zaczynamy od fundamentu. Dopiero później stawiamy ściany. Ktoś właśnie w ten sposób powiedział o rodzinie, że o ile fundamentem jest małżeństwo, to dzieci są ścianami. Dzieci są ścianami tego domu. I czasem jest tak, że mocniej zawieje. No i dzisiaj nie musimy daleko szukać. Mamy huraganowy wiatr za oknem. I czasem jest tak, że właśnie w tym naszym życiu bywa różnie. To znaczy, ten kryzys przy pojawieniu się pierwszego dziecka wcale nie musi być bardzo, że tak powiem, dotkliwym kryzysem. Oczywiście zdarza się tak. W naszym przypadku tak było. Mogę powiedzieć właśnie z perspektywy męża, z perspektywy taty, że dla mnie ten moment był dosyć trudny. Oczywiście ja się tego nie spodziewałem, ja w ten sposób na to nie patrzyłem do momentu, aż to się nie wydarzyło. Nieraz opowiadam, że było tak, że w kilka miesięcy po pojawieniu się na świecie naszego pierworodnego Adama, ja mając właśnie piękną żonę, mając syna nowonarodzonego, będąc właśnie przekonany o swoim zdrowiu, mający pracę, mieliśmy gdzie mieszkać i nagle nie mam siły do wstania z łóżka. Pojawił się taki kryzys w naszej rodzinie, który dopiero po jakimś tam czasie powiązałem z tym momentem właśnie narodzenia pierwszego dziecka i to było trudne. Dzisiaj po jakimś czasie od tych wydarzeń to mogę powiedzieć, że to były pewnego rodzaju właśnie takie stany depresyjne. No i to było trudne. To było trudne, bo wtedy my zmierzyliśmy. Oczywiście to było bardzo, dzisiaj z perspektywy czasu, bardzo potrzebne. Natomiast na tamten czas my nie do końca wiedzieliśmy, jak poradzić sobie z tą sytuacją. I w jaki sposób podejść do takiego kryzysu, który był właśnie wynikiem tego, między innymi tego, bo oczywiście te przyczyny były głębsze, ale niejako pojawienie się dziecka było takim akceleratorem, było takim katalizatorem tego, co się właśnie w tym momencie wydarzyło, bo właśnie wracając do fundamentu i tego, w jaki sposób uchronić ten dom od tego, żeby on nie runął, kiedy właśnie zderzamy się z taką sytuacją, która, no, przyznajmy otwarcie, jest pewnego rodzaju sytuacją zmiany priorytetów o 180 stopni. Kto ma doświadczenie właśnie pojawienia się na świecie dzieci właśnie, czy pierwszych, czy kolejnych, to ma takie na pewno doświadczenie tego, że tak naprawdę wszystko się zmienia. Może nie zmienia się właśnie fundamentalnie, bo jak mówimy, ten fundament rodziny jest położony nieco głębiej. Natomiast na pewno zmienia się perspektywa, zmienia się optyka. I jeśli my zawczasu nie zadbamy właśnie o ten fundament, o tą naszą relację, o to nasze bycie razem, moje z żoną, mojej żony ze mną, no to w takich momentach
wszystko jest, jest kawa na ławę, wszystko wychodzi. Oliwa sprawiedliwa, oliwa wypływa i my widzimy, że i za każdym razem myślę, bo my ciągle jesteśmy w drodze i pewnie nam jeszcze wiele brakuje do tego, żeby ten fundament faktycznie był nie tylko z nazwy, ani nawet w pragnieniach, chociaż one są też bardzo ważne. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy właśnie w rozwoju, my jesteśmy w drodze, my jesteśmy w dojrzewaniu. My jeszcze nie jesteśmy dojrzali. I właśnie trzeba też mieć na to pewien wzgląd, pewne takie spojrzenie, wejrzenie trochę głębsze, takie spojrzenie, które nas nie ściska, nie jest taką dodatkową presją, że ola Boga, no to ja jeszcze nie jestem przygotowany. Tak naprawdę nikt do końca nie jest przygotowany. Oczywiście tak jak i do małżeństwa trzeba zrobić wszystko, żeby się do niego przygotować, ale ostatecznie nie da się do niego przygotować. Trzeba je przeżyć i w tym przeżywaniu dopiero do pewnych oczywistości może już po latach dochodzimy właśnie przeżywając je. No i chcieliśmy powiedzieć dzisiaj właśnie o takich pięciu filarach, dzięki którym ta nasza relacja małżeńska i ten fundament trwa. I też nie tylko trwa, ale się rozwija, bo właśnie tu jest taka pokusa, żeby pomyśleć o tym fundamencie, o małżeństwie jako właśnie takim betonie, jako takim cemencie, że tak jest i idziemy, trochę jak jadąc jak czołgi. Życie jest na tyle piękne, bo jest nieobliczalne, bo jest przygodą. I pewnie tutaj, gdyby żona była ze mną, to by się ze mną zgodziła, że to, co kiedyś wydawało nam się taką sytuacją, jakimiś sytuacjami do przeskoczenia, dzisiaj mówimy, no okej, już tyle przeżyliśmy, to ta kolejna sytuacja nie jest jakimś... oczywiście jest problemem na ten czas, ale już wiemy, mamy poszerzoną perspektywę i wiemy, że przetrwamy. Pewnie taka sytuacja, jaką mamy teraz, kiedy właśnie Monia jest u góry i Alicja, najmłodsza nasza córeczka, jeszcze nie śpi i jak słychać, chyba wcale jej się do tego nie spieszy. Tak sądzimy, że to z powodu tych wiatrów dzisiaj i takiego, no być może takiego niepokoju, bo faktycznie nawet dorosły człowiek się zastanawia, co się dzieje za oknem, że jest taki hałas. No ale wracając, takie pięć filarów, takie pięć wejrzeń, może nawet nie filarów, ale takich pięć naszych intuicji, którymi chcemy się z Państwem dzisiaj podzielić. Po pierwsze dialog. Uważamy, że bez dialogu, bez spotkania, bez wejścia w świat tak naprawdę drugiej osoby, męża wejścia w świat żony i żony wejścia w świat męża, nie jesteśmy w stanie pójść dalej, bo dialog to oczywiście nie jest tylko rozmowa o bieżących tematach. To nawet nie jest rozmowa o tym, znaczy rozmowa polegająca na tym, że od czasu do czasu siadamy i po prostu przegadujemy różne sprawy, chociaż tak, zachęcamy do tego, żeby właśnie tak było i nawet wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, to żeby była taka przestrzeń, było w nas takie pragnienie, żeby był to dla nas swego rodzaju priorytet, żeby nie zaniedbywać tej przestrzeni. W ogóle o wszystkim, o czym teraz będę mówił, to miejcie Państwo, bardzo proszę, z tyłu głowy, że chodzi właśnie o tą sytuację, kiedy pojawia się dziecko, bo mogą się pojawiać takie myśli w niektórych głowach. No ale kiedy my mamy to zrobić? Przecież wiadomo, że nie ma gdzie w co ręce włożyć. Natomiast jesteśmy tutaj też po to, żeby podzielić się takim naszym doświadczeniem, że kiedy właśnie o ten fundament nie dbamy, no to choćbyśmy właśnie w innych sferach byli bardzo zorganizowani, bardzo poukładani i tak dalej, no to prędzej czy później te kryzysy się pojawią, te momenty właśnie nieprzepracowania pewnych spraw, to się pojawi. Także po pierwsze dialog. Z dialogiem mamy o tyle trudno, że ciągle się go uczymy. Znaczy nie jest tak, że raz się nauczymy i będziemy już umieć.
Tym bardziej, że my potrafimy rozmawiać, szczególnie na starcie naszego małżeństwa, naszej relacji, tylko tak, jak nas nauczono. Znaczy, nie jesteśmy w stanie wejść w dialog, w głęboki dialog, właśnie taki uważny, taki, dzięki któremu jesteśmy w stanie się wsłuchać w potrzeby drugiego, tak po prostu z marszą. Oczywiście niektórzy są pod tym kątem bardziej utalentowani, niektórzy mniej. Natomiast kiedy siada przed nami druga osoba z tym całym, nawet nie bagażem doświadczeń, nie chcę w ten sposób o tym mówić, ale z całą historią jej, to zawsze jest pewnego rodzaju ziemia nieodkryta. Czasem tak jest, że to już szczególnie w późniejszych latach małżeństwa, kiedy małżonkowie mówią o sobie, no ale z czym ty nie możesz zaskoczyć? Ja wiem o tobie wszystko. I oczywiście pewnie tak jest i w wielu małżeństwach się to udaje, ale wcale nie dlatego, że my po prostu już mamy monopol wiedzy na temat tego małżonka, tylko bardziej chodzi o to, że my naprawdę znamy się tak dobrze, że nieraz spotykamy takie małżeństwa, które mówią, że ona na przykład mówi, no ja mogę iść za mojego męża się wyspowiadać, ale wcale nie dlatego, że ja wiem, jakie on ma grzechy, tylko właśnie bardziej chodzi o to, że ja znam jego serce i to jest w ogóle piękne, jak sobie tak pomyśleć, że mąż zna serce żony tak bardzo, że czasem może nawet lepiej niż ona sama. No, to też jest pewna pokusa, żeby tak pomyśleć, ale to jest w ogóle piękne i to jest wspaniałe i to jest jeszcze droga, długa droga przed nami, żeby właśnie tak było, przynajmniej właśnie w naszej relacji, że ja tak w takiej dobrej wierze, nie po to, żeby tam wiedzieć, co tam żona ma za uszami, ale właśnie, że wiem, co w jej duszy gra. To też jest pewien poziom, pewien etap. To nie jest właśnie próg wyjścia, ale to jest próg dojścia. No, to jest ten cel, do którego my dążymy. Ale właśnie nie można tego zrobić bez takiego też zdania sobie sprawy początkowego. No, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My nie potrafimy ze sobą rozmawiać. I myślę, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia, żeby tak w szczerości przyznać to. I wtedy dopiero zaczyna się jazda, bo wtedy faktycznie jesteśmy w stanie zacząć starać się o to, żeby komunikować, bo to na każdym poziomie komunikacji ma znaczenie. Jest taki obraz domu, gdzie, czy właśnie relacji, gdzie można powiedzieć, że zaczynamy na takiej relacji parterowej, tak? Mieszkamy razem, więc trzeba się jakoś porozumieć, co trzeba zrobić, gdzie pojechać, co z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. To jest taki poziom informacji. Potem, jeśli nasza miłość się rozwija, jeśli chcemy pójść dalej, oczywiście nie jest tak, że potem, a potem, jakby to się, te etapy się przenikają. Kiedy byśmy chcieli wejść na pierwsze piętro, no to wtedy zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo zaczynamy mówić o uczuciach. Zaczynamy mówić o tym, co nam przeszkadza de facto. Stosujemy komunikaty ja, czyli mówimy o sobie, mówimy o swoich przeżyciach właśnie w sposób nie raniący tej drugiej osoby. I to jest w ogóle, no, uważam, że bez tego nie da się zbudować dobrego fundamentu małżeństwa, bo ten fundament, to on za chwilę będzie promieniował na nasze życie rodzinne, bo tak jak ja rozmawiam, nie jestem w stanie rozmawiać inaczej z mężem czy z żoną, a inaczej z dziećmi. Dzieci będą uczyć się pewnych schematów, słysząc, w jaki sposób my komunikujemy swoje potrzeby, swoje pragnienia, czasem swoją krytykę. Cały czas właśnie mając na względzie to, że chcemy najpierw mówić o swoich uczuciach. To jest to pierwsze piętro. Oczywiście jest też taras, jesteśmy taki taras widokowy, kiedy można wejść na taki poziom i w ogóle zachęcam wszystkich małżonków do wchodzenia na taki poziom, bo na ten poziom można również wejść z dzieckiem i to bardzo łatwo, bo dziecko nie ma wielkich problemów, można się od nich tego uczyć, nie ma wielkich problemów, żeby opowiadać o czym ono marzy, o jakichś wizjach. Czasem to są jakieś takie rzeczy wymyślone, ale takie fantazyjne, ale to
to nas bardzo często uczy, że my też możemy ze sobą o tym porozmawiać, tak? Bo kiedy moje dziecko mówi o tym, że chciałoby polecieć w kosmos, albo kiedyś była taka sytuacja, że my pracujemy, robimy kubeczki, tak? Mamy sklep z kubeczkami, no i ta Adaś mówi kiedyś, że on by chciał już robić kubeczki, a czemu ty byś chciał robić kubeczki? No bo chcę zarobić dużo pieniędzy, żeby polecieć w kosmos. No właśnie, więc to są takie marzenia. I teraz pytanie, czy ja mogę z moją małżonką, czy ona może ze mną, porozmawiać o tym, co jest w moim sercu, o moich pragnieniach, o moich marzeniach, o moich wizjach, o tym, o czym, czym jeszcze może nie jestem, nawet nie ma szans na to, obiektywnie na to, żebym się w najbliższym czasie stał, ale że to jest moim pragnieniem, to jest moim marzeniem. To jest, myślę, że bardzo ważne i no, zazdro kieruję tutaj może lekka nutka zazdrości, że tak, że to są takie momenty, jeśli małżeństwa faktycznie mogą o tym porozmawiać. Natomiast oczywiście schodzimy już z tego tarasu na ten poziom zero, ale trzeba bardzo uważać, bo jeśli my nie będziemy wchodzić na te wyższe poziomy w naszej relacji od czasu do czasu, w ten sposób nie da się ze sobą rozmawiać cały czas. Znaczy o uczuciach to tak, natomiast nie mówię o tych tarasach. Trzeba uważać, bo jeśli my nie będziemy pragnąć wchodzić na te wyższe poziomy komunikacji, to można bardzo łatwo zejść do piwnicy. I w tej piwnicy to już jest, no niestety, ciągłe oskarżenia, krytyka, jakiś żal. Wiadomo, jak jest w piwnicy. Nie? Ciemno, zimno i w ogóle to nikt nie chce tam siedzieć zbyt długo. A nieraz sami w naszych relacjach wskazujemy się na tego typu sytuacje. Żeby tego uniknąć, trzeba zadbać o spotkanie. Zobaczcie, jak wygląda słowo spotkanie. W tym słowie spotkanie mamy zamknięte, ukryte słowo tkanie. Tkanie. Spotkanie jest delikatne, spotkanie trzeba utkać. To nie jest tak, że my możemy się po prostu spotkać i trzeba przegadać i wtedy nasza relacja jest okej. Okay. Tutaj naprawdę trzeba zadbać o to, o atmosferę, o różne okoliczności, właśnie po to, żeby się spotykać, żeby się nie mijać. Nie mijać. Można mieszkać w kawalerce i się mijać. To myślę, że to jest najtrudniej pewnie jest nam wtedy, kiedy w tej relacji i w dbaniu o ten fundament naszego małżeństwa, naszej rodziny właśnie jest mijanie, mijamy się. Ale żeby tak nie było, trzeba też zadbać o drugi aspekt, czyli o jakościowy czas. I tutaj na pierwszy strzał wychodzą randki. I teraz może powiem coś bardzo kontrowersyjnego, ale doświadczeni małżonkowie, tacy, którzy już zęby zjedli na małżeństwie i też zęby zjedli na tym, żeby pomagać małżeństwom w rozwoju ich relacji, mówią o tym, że te randki muszą być raz w tygodniu. I teraz wiem, jeśli słyszą to właśnie rodzice małych dzieci, mówią jak, to nie jest możliwe. A jeszcze w ogóle jak gdzieś tam teściowie czy rodzice mieszkają dalej, nie ma się, nie wiem, gdzieś tutaj w pobliżu wspólnoty, albo przyjaciele to są tylko ludzie właśnie z małymi dziećmi, więc nie ma jak w ogóle jak pomyśleć, ale jednak trzeba zadbać o ten jakościowy czas. Może warto zacząć od tego, żeby właśnie umówić się na to, żeby ten czas był bez smartfonów, bez telewizora, bez jakichś takich właśnie przeszkadzajek, rozpraszaczy, ale naprawdę nie trzeba dużo. Gdyby to była moja żona, z pewnością podałaby przykład kanapek i pilajtów, że taka randka, ona może się odbyć właśnie przy zwykłym chlebie z pasztetem i tilajcie zapalonym, tak? I jakiejś muzyczce puszczonej w tle. To nie musi być dużo. Ważne, żeby nastawić się na to, żeby być tu i teraz, żeby to był czas spędzony właśnie w takiej uważności, w takim
takim skupieniu na tej drugiej osobie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby spojrzeć, tu widziałem taki komentarz, że można przy filmie. Oczywiście, my też oczywiście praktykujemy, lubimy oglądać ze sobą filmy, ale zobaczcie, chciałbym zwrócić naszą uwagę na coś takiego, na to, czym tak naprawdę jest małżeństwo, bo nie wiem, czy kojarzycie, jeśli ktoś jest w małżeństwie, to z pewnością pamięta ten moment zaślubin. Jeśli ktoś ślubował w kościele, to wie, że czasem zdarzają się takie sytuacje, że mówimy słowa przysięgi patrząc na księdza. Czasem ksiądz mówi właśnie, ej, ale ty nie wychodzisz za mąż, tam nie żenisz się ze mną, nie? Patrz na męża, patrz na żonę. I faktycznie, zobaczcie, małżeństwo to jest taka wyjątkowa relacja, kiedy my jesteśmy wpatrzeni w siebie. Jesteśmy wpatrzeni w siebie. I to jest, myślę, bardzo ważne. My mamy taką rutynę w naszej rodzinie, że wtedy, kiedy siedzimy przy stole z dziećmi, to siedzimy obok siebie z moją żoną. Ale wtedy, kiedy dzieci już z nami nie ma, to siadamy naprzeciwko siebie. Właśnie ta randka może być właśnie po prostu z tym zjedzeniem kolacji, chociaż akurat zachęcamy do tego, żeby faktycznie to był taki jakościowy czas i żeby to nie trwało 15 minut, tylko ciut dłużej. Ale zobaczcie, małżeństwo to jest właśnie ta relacja, kiedy my jesteśmy wpatrzeni w siebie. Tak jak na początku, kiedy się poznawaliśmy, siadaliśmy naprzeciwko siebie i mogliśmy po prostu rozmawiać godzinami. Do tego jesteśmy wezwani też w małżeństwie. I uwaga, jeśli będzie taka przestrzeń, o której też będą wiedzieć nasze dzieci, już później pewnie starsze, bo to wiemy, jak jest, trzeba zadbać o ten czas, bo oczywiście dzieci nie do końca zawsze chcą, żeby tak było, żeby rodzice byli sami, ale myślę, że to jest bardzo istotne. No, trzeba szukać pomocy, jakkolwiek można od czasu do czasu. Warto mieć pewnie taką osobę, poznać. To nie musi być opiekunka, ale to może być ktoś, kto zostanie po prostu z naszymi dziećmi, a my będziemy mogli wyjść. No teraz była pandemia, więc nie było gdzie wyjść, to pewnie jest trudniejsze, ale myślę, że warto o coś takiego zadbać, czyli ten jakościowy czas. Kolejną rzeczą i celowo umieściliśmy ją w środku, bo ona poniekąd jest taka kluczowa i najważniejsza i bez niej ani rusz, czyli takie myślenie o drugim, myślenie właśnie o takiej współodpowiedzialności za ten wózek, który ciągniemy dosłownie i w przenośni. Czasem pchamy, może bardziej pchamy niż ciągniemy. Ale taka współodpowiedzialność, to znaczy nie jestem mamą i nigdy nie będę, ale jestem tatą. Nie? Że ja, nie chodzi o to, że ja pomagam żonie. Ja jestem tatą. To jest taka zmiana myślenia. Nie pomagam żonie, ale jestem tatą dzieci. I to jest może dla niektórych oczywiste, a dla niektórych nie. U mnie tak na poły, jakby w świadomości staram sobie o tym przypominać, o tym pamiętać, albo raczej to moje życie przeżywać właśnie coraz bardziej tak fundamentalnie, rzekłbym właśnie, że odwołuję się do tego, kim jestem, jestem mężem i tak jak mówię, no nie pomagam, tylko i też jestem tatą, tylko po prostu biorę odpowiedzialność. I słuchajcie, to zaczyna się w ciąży już. Taki przykład chcieliśmy podać. Kobiety w ciąży nie piją alkoholu, ale czasem właśnie takim wymiarem tej już pomocy mamie jest to, że właśnie w czasie ciąży ja również nie piję alkoholu. Szczególnie pod koniec tej ciąży, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się zacznie. Nie piję alkoholu, ale nawet przez całą ciążę. Tak? Może dla kogoś się to wydawać czymś błahym, ktoś może powiedzieć, no ja w ogóle nie piję alkoholu, no więc żadne wyzwanie, ale warto w ten sposób, ten alkohol to jest tylko przykład, że mimo tego, że to mama jest w ciąży,
to właśnie biorę tą odpowiedzialność również za ten wymiar i już od tego czasu. Jakby to się rozkłada, to się przekłada na całe tak naprawdę nasze życie. Ja powiedziałem, że jestem trochę taki pół na pół. Już mówię dlaczego, bo mamy z moją małżonką różne języki miłości. Moim językiem miłości są, jeśli znacie tą koncepcję języków miłości Garego Chapmana. I właśnie moim językiem miłości są właśnie te wyrażenia afirmatywne, te słowa uznania, co jest też, myślę, bardzo często tak ogólnie względem panów takim wielkim właśnie takim komplementem. Właśnie my, kiedy usłyszymy te słowa uznania, wzrastamy. Lubimy słuchać dobre rzeczy na swój temat, więc tak. A z drugiej strony jest moja żona, której językiem miłości są drobne przysługi. Więc kiedy ja czegoś nie zrobiłem, nie? Czyli nie zrobiłem czegoś w domu konkretnie, albo nadal czegoś nie robię, no to moja żona automatycznie czuje się niekochana. Z kolei, kiedy ja coś zrobię, to w tym momencie ja oczekuję od mojej żony, że ona mnie zacznie tutaj komplementować. A tymczasem moja żona, w ogóle nie znając tego mojego języka, mówi, ale dlaczego ja mam cię komplementować? Przecież zrobiłeś coś najnormalniejszego w świecie, tak? Trzeba to zrobić. No i tutaj pojawiają się pewnego rodzaju właśnie takie komplikacje i myślę, że warto, ja mówię w kontekście współodpowiedzialności, bo właśnie no to jest działanie, tak? Czyli albo czasem powstrzymanie się do jakiegoś działania po to, żeby właśnie skupić się na tych potrzebach najbliższych. Więc to jest takie bardzo, bardzo istotne. Myślę, że w dzisiejszym świecie już coraz bardziej rozumiane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Tak, ja może nie jestem jakimś takim zwolennikiem tego, osobiście w sumie nie jesteśmy, tego, że właśnie, że tata jest drugą mamą, to nie o to chodzi, tak? Mamy różne role, natomiast chodzi o to, żeby tata nie uciekał od tego, co jest jego też częścią jego tożsamości. I to ma też taki wymiar, że czasem może nam się pomyśleć tatom małych dzieci, że ojej, no ale co ja mam z nim zrobić, nie? Niech podrośnie, to pogramy w piłkę, nie? Niech podrośnie, to jakoś pogadamy na jakieś tematy. Tymczasem ten czas już nie wróci i te pierwsze momenty, miesiące czy lata życia dziecka są najbardziej istotne i można je po prostu przespać, można je w jakiś tam sposób zaniedbać, a właśnie wtedy to dziecko tego taty potrzebuje. Może nie w takim wymiarze jak mamy, ale na pewno potrzebuje nas zawsze. Będzie potrzebowało naszej obecności i o to w ogóle ja tak rozumiem ojcostwo, że ta obecność. I mówię to czasem z bólem serca, tak? Bo kiedy słyszę, że a, bo ty tata tam siedzisz przy komputerze i pikasz, no to może mi się zrobić przykro, tak? A nie chodzi o to, że mnie się robi przykro, tylko raczej, że ja mogę pomyśleć, kurczę, no jednak moje dzieci oczekują ode mnie więcej, nie? Więcej mojej obecności, więcej mojego czasu. I to jest właśnie takie bardzo konkretny wymiar tego radzenia sobie z tymi kryzysami. Może już na późniejszym etapie rodzicielstwa, ale jednak. Czyli ta współodpowiedzialność. Kolejnym takim czynnikiem jest naszym zdaniem coś takiego, co można nazwać autonomią, to znaczy takim spojrzeniem, ktoś by powiedział, egoistycznym, ale to nie ma nic wspólnego z egoizmem. Po prostu autonomia, to znaczy odkrywamy też w małżeństwie naszym, odkrywamy na nowo niejako. Psychologia to nazywa taką rekonstrukcją tożsamości. Odkrywamy to dzisiaj bardzo mocno, że ja jestem Marcin i że ja nie jestem tylko mężem i ojcem, a moja żona jest Moniką i nie jest tylko mamą i żoną. To znaczy, oczywiście to jest gdzieś tam właśnie tożsamość nas, ale my jesteśmy właśnie osobnymi
osobnymi osobami, tak jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy osobami, jesteśmy odrębnymi osobami. I kiedy pojawia się dziecko, możemy bardzo łatwo, i to jest normalne, zapomnieć o sobie, zapomnieć też o tym drugim, w ogóle zapomnieć o całym Bożym świecie, bo pojawia się to dziecko. I oczywiście no, znamy te przypadki, kto tego doświadczył jako tata, kiedy tak naprawdę rodzi się dzieciątko i gdzie ten tata, tak? Jakby to już w ogóle nie ma tematu, nie? No bo jest cały świat, zaczyna się kręcić wokół tego maleństwa. I tak jak mówię, to jest normalne, to jest etap, ale warto sobie przypominać, że jakby, że to nie jest tylko cały nasz świat. I właśnie takim jednym z tych takich punktów jest to, żeby zadbać o siebie. Nie możemy dać tego, czego nie mamy. I jeśli będziemy tylko napełniać zbiorniczki na miłość czy na cokolwiek innego, ale zbiorniczki tylko drugich, tak, czy to dzieci, czy właśnie nawet męża, czy żony. Oczywiście to jest bardzo dobre i tego nigdy dość. Natomiast nie możemy się skupić tylko na tym drugim. Czasem nam się wydaje, że to jest w ogóle najwyższe stadium miłości, ale spokojnie, do tego jeszcze dojdziemy, dojrzejemy do tego, żeby żyć dla drugiego. Kiedy pojawiają się pierwsze dzieci, niejako nie jesteśmy w stanie tego jeszcze ogarnąć. Tak? Znaczy życzę każdemu, ale z doświadczenia wiem, że to nie zawsze tak działa. Warto zadbać o siebie, tak? Że ta miłość własna jest bardzo ważna. Żebyśmy właśnie, nie możemy kochać drugiego, ja w to głęboko wierzę, jeśli nie kochamy siebie. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie chodzi o to, żeby teraz poświęcić się na siłę jakimś właśnie pasją, jakimś nie wiadomo czemu, szczególnie wtedy, kiedy właśnie pojawia się to pierwsze dzieciątko i tak jak mówiłem, 180 stopni zmienia się nasze życie. Może to jest taka już taka intuicja na troszeczkę później. Natomiast ważne, żeby od samego początku, zarówno naszego małżeństwa, ale myślę, że szczególnie wtedy, kiedy pojawia się dziecko i niejako ucieka nam masę godzin w ciągu dnia, żeby zadbać o siebie, zadbać o właśnie o relacje ze sobą samym. To jest bardzo ważne, żeby zadbać o relacje ze sobą samym. My, chrześcijanie, dbamy też o relacje z naszym Bogiem. Tak? Chrześcijaństwo polega właśnie na relacji i to jest, myślę, że bardzo istotne i ta relacja nam też pomaga gdzieś tam właśnie w ustawianiu tych właściwych priorytetów. Wierzę, że tak niejednokrotnie jest, ale właśnie też może być, jest taka pokusa, żeby właśnie zapomnieć w tym, że tak naprawdę ja już nie mam czasu dla siebie. A myślę, że to jest bardzo istotne. To się oczywiście wiąże z tym poprzednim punktem, czyli ze współodpowiedzialnością, żebyśmy wzajemnie patrzyli na te potrzeby. Może dla kogoś to jest jeszcze jakieś w ogóle niewyobrażalne, tak? Bo jeszcze jesteśmy na etapie takiego właśnie sklejenia, kiedy my wchodzimy w małżeństwo i w ogóle świata poza sobą nie widzimy, tak? I że musimy być razem i w ogóle to tak jest super. I no, jest super, ale rzucam takie światło na to, jeśli w ogóle mogę powiedzieć coś takiego, że rzucam światło, to patrzę w ten ekranik i widzę, że tutaj w ogóle jakieś cienie się ciągle pojawiają. Ale chciałbym rzucić takie światło właśnie na tą autonomię, na to, że my jesteśmy osobni i to jest w ogóle bardzo ważne. W ogóle, żeby stworzyć małżeństwo, żeby ten fundament powstał, ale już wtedy, kiedy już jesteśmy w rodzinie, żeby mieć też takie spojrzenie na siebie samego. I takie spojrzenie pozwala też spojrzeć w wolności na drugiego człowieka. Nie? Żeby spojrzeć na te potrzeby właśnie żony, męża, a za chwilę też dzieci. Bo każdy członek rodziny będzie miał swoje życie i ma swoje życie i swoje przeżycia też wewnętrzne. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne. No i ostatnim takim elementem mamy zapisane takie słowo na cztery litery, pierwsza na S i ostatnia na S, czyli seks. Jest to, tak szeroko patrząc na to, tutaj się pojawiła pani Marzena, która prowadzi, więc już kończę w razie czego. To już jest ostatni punkt,
ale myślę, że to jest bardzo istotny punkt, bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten, na tą przestrzeń tak szerzej, nie tylko odnosząc się tylko do samego współżycia małżonków, które oczywiście jest właśnie bardzo istotne w tym momencie, może nie w momencie pojawienia się dziecka na świecie, bo wiadomo, jest moment połogu, to jest właśnie ten czas, kiedy właśnie, ale to też trzeba spojrzeć wtedy na tę sferę, właśnie może ona też, może pierwszy raz od dłuższego czasu okazuje się, że ta sfera jeszcze wymaga pracy, jeszcze nie wszystko jest w tej sferze tak, jak być powinno. I to jest w ogóle też normalne, tak? Skoro my się rozwijamy we wszystkim, dlaczego akurat w tej najbardziej intymnej, w tej najbardziej wyjątkowej, w tej najpiękniejszej tej sferze takiego, no właśnie, takiej miłości bardzo właśnie, której doświadczamy, tak? Całym sobą, nie tylko ciało, ale i psychika, i też właśnie nasz duch, to jest coś niesamowitego. Dlaczego my możemy, bo właśnie dlaczego? No tak czasem mamy, możemy naiwnie pomyśleć, że my już wszystko wiemy na ten temat. No ale dlaczego, skoro na tylu innych płaszczyznach życiowych się rozwijamy, dlaczego akurat ta sfera nie potrzebowałaby naszego rozwoju? Więc to jest bardzo ważne, żeby skupić się na tym, spojrzeć mówię, wielopłaszczyznowo na ten obszar. Czasem się śmiejemy, zadając pytanie, czy wiecie, często do narzeczonych, może czasem do małżonków, ale zadajemy pytanie, czy wiecie, jaki jest najważniejszy mebel w sypialni? I bardzo często ludzie odpowiadają, no wiadomo jaki, no co tu w ogóle pytać, nie? I mówią, że łóżko. I oczywiście tak, zgadzamy się, absolutnie. Natomiast trochę tak z przekory i trochę tak z pewną dozą uśmiechu mówimy, że nieprawda, że nie wcale nie łóżko, tylko najważniejszym jakby elementem sypialni są drzwi. I drzwi, najlepiej takie drzwi, które można zamknąć na zamek. I oczywiście przy pierwszym dziecku to w ogóle jeszcze nie jest problem. I teraz uwaga, żebym teraz został dobrze zrozumiany. To jest w ogóle bardzo ciężki temat. Dlaczego? Bo my jesteśmy też zwolennikami takiego rodzicielstwa bliskości i nasze dzieci, jakby nie pozwalamy dzieciom być z nami, a z drugiej strony trzeba zadbać o tą sferę, o którą trzeba zadbać. Są różne spojrzenia na tę sprawę. Tak? Jedni mówią, żeby jak najszybciej dziecko w ogóle zaczęło spać w innym pokoju. Tak? No, jakby to już jest za nami. My nie mogliśmy tak zrobić. Dzisiaj nasze dzieci śpią i jakby właśnie Alcia jeszcze usypia. Daj Boże, że tutaj żona jeszcze przyjdzie za chwilę, ale często jest tak, że choć przez pierwszych, ale to naprawdę pierwszych 5 lat naszego rodzicielstwa, bo to naprawdę do niedawna było tak, że to usypianie, trochę też przez tryb życia, jaki prowadzimy, często wyjeżdżamy, nie ma nas w domu, nie mieliśmy jakichś takich większych rutyn, jeśli chodzi o czas i te takie, dopiero wchodzimy właśnie w ten czas takich rutyn, że ustalamy, że o tej godzinie jest spanie. No właśnie, całkiem do niedawna to nasze życie wieczorne, ono było różne, kwadratowe i podłużne. Od niedawna nasze dzieci, dwójka starszych dzieci po prostu zasypia w swoim pokoju i o ustalonej godzinie i nie ma tematu. Wiadomo, Alicja, która ma 1,5 roku, trochę ponad, jeszcze nie zasypia sama. No więc wracając właśnie do tego ostatniego punktu, jest bardzo, bardzo ważne, żeby skupić się na tym, bo jeśli jest jakiś taki moment w naszej tej relacji, gdzie to nasze współżycie z różnych względów, a już naprawdę nie daj Boże ze względu na dzieci, nie? Jeśli coś takiego jest, że no my nie możemy, bo przecież są dzieci, no to tutaj powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. I zachęcamy do tego, słuchajcie, no już powiem może tak humorystycznie, no przecież jak się mają pojawić kolejne dzieci, jak wy nie? Bocian nie przynosi, ale to już pewnie wiecie, jeśli jesteście na tym webinarze i spędziliście z nami te 45 minut, no to pewnie o tym wiecie, że jak to się dzieje, że się pojawiają te dzieci na budowie naszego życia. I słuchajcie,
Kiedyś przyszła mi na myśl taka rzecz, że dlaczego Pan Bóg daje dzieci? Bo wierzy, że to Bóg jest dawcą życia. Dlaczego On daje? Ano po to, żebyśmy się lepiej kochali, żebyśmy się bardziej kochali, żeby ta miłość wzrastała, żebyśmy dojrzewali, że bardzo często bez tego właśnie kontekstu rodzicielskiego jest bardzo trudno i pewnie to jest to doświadczenie naszego życia. Bardzo trudno byłoby właśnie strzepać z siebie te pozostałości tego wszystkiego, co można nazwać egoizmem, takim życiem tylko dla siebie i tylko właśnie takim samorozwojem, żeby właśnie kolejne jakieś tam etapy życiowe pokonywać. Wierzę, że jak na budowie pojawia się dziecko, to jest tylko radość, bo można się uradować, że to nie tylko dla nas, tylko też dla tych, którzy żyją z nami. Bardzo dziękujemy. Wierzę, że moja żona Sterta też dziękuję i wierzę, że się niedługo pojawi. My być może będziemy musieli przejść na inny sprzęt, bo nam się tutaj baterie kończą i tutaj komórka ten, ale mam jeszcze laptop, połączymy się z tabletem i spróbujemy uczestniczyć za chwilę w tym panelu dyskusyjnym. Ale za ten czas, za te 45 minut, za zaproszenie serdecznie dziękujemy. My życzymy dobrej dyskusji, ale tak jak mówię, spróbujemy się za chwilę połączyć, więc jeśli byłyby jakieś pytania, ale gdzieś tam się widziałem, że się pojawiały, no to chętnie odpowiemy. Dzięki bardzo. Bardzo dziękujemy za bardzo wyczerpujący wykład i taki ja osobiście czuję mały niedosyt, ale nie, że coś zabrakło, tylko że takie, no że jeszcze by się słuchało, także mimo braku żony bardzo, bardzo doceniam to i no wiadomo, życie, prawda? I to też pokazało, że świetnie sobie z tym poradziliście, także super. Tak jak wspomniałam, jeżeli dołączycie, to czekamy na Was i myślę, że te pytania były też skierowane właśnie do tego, co powiedziałeś, Marcin. Mam nadzieję, że mogę mówić po imieniu, tak, bo tak się umówiliśmy pewnie z wszystkimi prelegentami przed spotkaniem, kiedy jeszcze się nie połączyliście, więc tak się zwrócę też. A teraz zapraszam serdecznie do włączenia kamerki, a to jeszcze może przy okazji powiem, że osoby, które słuchają, mogą wyłączyć swoje kamerki, wtedy też może to w jakiś sposób wpłynie na jakość naszego połączenia, więc jeśli ktoś ma włączoną kamerkę ze słuchaczy, to bardzo proszę o wyłączenie. Także jeszcze raz serdecznie witam Igę i Konrada Grzybowskich. Sterna Miłość, jesteście z nami? Jesteśmy. Super, ja powiem króciutko o Was. Napisaliście, jesteście małżeństwem z 8-letnim stażem, zakochani w sobie i w Panu Bogu, rodzice czwórki dzieci, jedno z tych dzieciątek jest jeszcze pod sercem Igi. Działacie w Fundacji Sterna Miłość, w ramach której posługujecie się na rzecz małżeństw, par, młodzieży. Iga jest z wykształcenia pedagogiem oraz terapeutą par, natomiast Konrad inżynierem produkcji oraz profilaktykiem. Mieszkają w Warszawie, marzą o domku na wsi z tarasem i ogródkiem. Ach, się rozmarzyłam. I witamy serdecznie naszych drugich ekspertów w Ludzie Pełni Życia, czyli Marta i Stanisław Jędrzejewscy. Witajcie. Dobry wieczór. Cześć wam. Trójkę dzieci mają i są 10 lat po ślubie. Całe życie związani z ruchem szenstadzkim, chcąc dzielić się spotkaniem z Bogiem i Jego miłością, zaczęli organizować wydarzenia oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn. Potem powstawały kolejne inicjatywy i dużo działają w internecie teraz obecnie. A tak w ogóle to prowadzą firmę kurierską z jednodniowym doręczeniem paczki na terenie Trójmiasta i bardzo zachęcają do skorzystania również z tych usług. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteśmy wszyscy i chciałabym, żebyście tak pokrótce odnieśli się do tego, co powiedział Marcin. Jak wy sobie radzicie w swoim małżeństwie, w dbaniu o relację małżeńską, tak wiecie, tak żebyśmy po 5 minut na początku się rozkręcili, to może zapraszam Konrada i Igę do rozpoczęcia.
Tak, bardzo dziękuję Marcinowi, czym się podzielimy, bo bardzo takie bogate, treściwe, bardzo mądre. Nie sposób się nie zgodzić, myślę, że z wszystkim się zgadzamy. Też to właśnie dokładnie pokazało, jak życie wygląda, że często mając dzieci coś sobie zaplanujemy, tutaj patrzymy konferencję i nagle okazuje się, że dzieci są zupełnie coś innego. Ale Marcin bardzo dużo właśnie mówił o małżeństwie, o dbaniu o małżeństwo. My bardzo, bardzo się z tym zgadzamy. Jakby to, co to, myślę, że to jest znane, to, co możemy dać najpiękniejsze naszym dzieciom, to naszą wspólną relację między nami. Tak? Jeśli nasza relacja będzie dobra, jeśli będzie pełna miłości, emocji, namiętności, jeśli będziemy się między sobą dogadywać, no tak samo będziemy to przekazywać swoim dzieciom. Ale też nie ma co ukrywać, że ci są świetnymi obserwatorami i wychowujemy je wtedy najbardziej, kiedy nie chcemy, czyli wtedy, kiedy nie wtedy, kiedy właśnie coś tłumaczymy albo pokazujemy, synu, zobacz, chcieliśmy żyć, tylko wtedy, kiedy dzieci nas obserwują i widzą, w jaki sposób się do siebie zwracamy, czy mówimy do siebie z czułością, czy patrzymy na siebie z czułością, czy jest między nami zgoda, czy jest po prostu taka miłość w domu, tak? To, bo to nasze jest zadanie, żeby tą miłość do tego naszego domu rodzinnego wprowadzić. I te 5 filarów, o których mówił Marcin, jak najbardziej się to wpisują, bo musimy zadbać właśnie o te filary, żeby ta miłość w domu była cały czas na właściwym poziomie. Tak, ja myślę, że tutaj ze wszystkim się oczywiście zgadzam i się podpinam. Ja też widzę ten dialog, że on jest zupełnie inny, tak, małżeński na początku, kiedy właśnie nie ma tych dzieci, a kiedy są, ale warto tu Marcin podkreślił, tak, dbać o tą naszą relację. My teraz z Konradem widzimy, że to randkowanie, no przyznamy się szczerze i publicznie, że ciężko z tą randką raz w tygodniu, ale gdzieś o to walczymy. Właśnie jesteśmy na randce. Czujemy się, słuchajcie, jak na randce z wami, więc nie kończmy za szybko, bo nasze dzieci wyjątkowo, słuchajcie, dzisiaj nie śpią, ale oglądają bajkę i naprawdę Konrad mówi, jakaś taka cisza. Tak? I zdajemy sobie sprawę, że nieważne gdzie, ale ważne, że razem, więc nawet jak idziemy przed blok, to bardzo się z tego cieszymy, że na chwilę możemy zostawić dzieci i zadbać o tą naszą relację. Ja też często sobie myślę, że my jako rodzice się tak spinamy, wiecie, chcemy, żeby było tak super, wyjątkowo ze wszystkim i wyjątkowo w naszej relacji, wyjątkowo w wychowaniu dzieci, a życie często to weryfikuje i pokazuje, że nie zawsze tak jest. I pamiętam taki jeden właśnie przykład, gdzie zebraliśmy, słuchajcie, dzieci na wakacje, tam, gdzie mieszkają ludzie pełni życia, więc pozdrawiamy, na Pomorze. I słuchajcie, wiecie, jak to my, tacy rodzice, myślimy sobie, wow, co to w ogóle nie będzie, jak będzie super, więc wiecie, hel, czyli fokarium, jedziemy 2 godziny wcześniej, żeby zobaczyć w ogóle foki, ustawić dobre miejsca, wszyscy są już zmęczeni, każdy piszczy, wiecie, z helu, ludzie pełni życia mówią, odwiedźcie Gdynię, no to dobra, idziemy do Gdyni, słuchajcie, oglądamy oceanarium i tak dalej. No i wieczorem my mamy taki swój rytuał rodzinny, że dziękujemy. No i zaczynamy, no za co byście chcieli podziękować, no i sobie myślimy teraz, to my usłyszymy, jakimi jesteśmy super rodzicami, co my dzisiaj nie zrobiliśmy, no i tam zaczynamy tą wdzięczność, a nasz właśnie synek Józio mówi, no ja to jestem taki wdzięczny, no to my tak czekamy, no niech powie, jak super zorganizowaliśmy dzień, na co on mówi, ja to tak mamo jestem wdzięczny, że my pojechaliśmy do McDonalda i my tego McDonalda tu nie jedliśmy w McDrive'ie, tylko tak przy stoliku, a my nie, słuchajcie, i wiecie, i często tak jest w relacji małżeńskiej, że my chcemy właśnie taką wyjątkowość, że chcemy tak, wiecie, żeby było tak super, a chodzi o taką drobną prostotę, czułe małe gesty każdego dnia. Gdzieś widzimy z Konradem, piszemy sobie jakieś tam karteczki, że kocham cię, skarbie, pamiętam o tobie. Jak mamy taką awarię, słuchajcie, że wszystkie dzieci nam krzyczą naraz, to wtedy Konrad krzyczy z drugiego pokoju, Isia, może 5? Ja mówię, nie. I wiecie, i tak jest, nie, w życiu, ale warto, jak dbamy właśnie o ten dialog, o te randki, o to, żeby się tak w życiu czasem nie napinać za bardzo, tylko przyjąć to, co jest. I myślę, że też jak powrócimy do swojego dzieciństwa, do tego, co dobrze wspominamy, w momencie, kiedy nam się robi ciepło na sercu, właśnie nie to, że nie wiem, dostaliśmy nowy komputer albo nowe buty. Ale ja pamiętam nowe buty. Ja też to pamiętam, ale najważniejsze właśnie to, że dla mnie... Konrad miał takie buty na rzepy, słuchajcie. To jeszcze na studiach miałem, ale to nie mamusi, spokojnie. Taki moment, że moi rodzice są rolnikami. Ja pamiętam, że dla mnie najważniejsze było to, że tata mimo ciężkiej pracy miał dla mnie czas, żeby pograć ze mną w piłkę, tak, z moim bratem. Dla mnie to było właśnie to, co najbardziej wspominam. Nie to właśnie, że nie wiem, kupiłem ten komputer, coś takiego. To było ważne, ale właśnie teraz jak to wspominam, no to widzę, że to, że właśnie rodzice byli w domu,
że mieliśmy taką możliwość, że niedzielę zawsze spędzaliśmy razem, gdzieś szliśmy, nie wiem, do lasu, czy nie wiem, nie jeździliśmy na jakieś wycieczki za granicę na wczasy, ale właśnie to, że pójśmy do lasu, że to tam pokazał nazwy drzew, że uczył nas zbierania grzybów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to też o to chodzi, że te wszystkie takie dodatkowe rzeczy są ważne, żeby pokazywać dzieciom świat, nowe rzeczy, nowe miejsca, ale właśnie ten czas, żeby one mogły doświadczyć tej miłości, żeby mogły napełnić się tą miłością. Oczywiście w taki sposób, jak my potrafimy, na ile my będziemy zdolni, bo też czasem popełniamy błędy, to jest normalne, że popełniamy tak, błędy, krzyczymy, że zabraknie nam cierpliwości, że powiemy coś za dużo, że nie wiem, zareagujemy złością. Marcin wspominał, że jego syn chciał lecieć w kosmos, ja mam czasem tak, że jak patrzę na swoje dzieci, to ja bym chciała polecieć w kosmos na chwilę i odpocząć, więc... Tak, ale myślę, że to właśnie jest to, że cały czas się uczymy, cały czas się staramy, cały czas właśnie jesteśmy na takiej wspaniałej konferencji, my też z tego czerpiemy, bo myślę, że nie możemy mówić, o, jak jestem, nie wiem, złym rodzicem, jestem, nie wiem, złym mężem, złą żoną. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od tego momentu, żeby zmienić, żeby być kimś lepszym, żeby właśnie nie poprawić całość, ale wybrać jakąś jedną drobną rzecz. Dokładnie. Super. Dzień. Dzięki bardzo i fajnie, że pokazaliście, że jest trudno, że to mimo, że tak fajnie mówicie o tym wszystkim, to, no to jest normalne, tak? Że pojawiają się jakieś górki i trzeba je wspólnie pokonywać, razem, małżeńsko przede wszystkim. Tak, no a teraz czy Marta i Stanisław możecie powiedzieć? No my możemy... relacji? My możemy tylko potwierdzić to wszystko, co tutaj już Marcin powiedział. Szkoda, że nie było Moni, bo no, ale to, co oni pokazali, właśnie ta sytuacja, którą oni mieli, słuchajcie, to była wielkie szokowa dla Marcina, bo ja, kiedy wyobrażam sobie nas tutaj i sytuację, kiedy Marta mnie opuszcza, to byłem bardzo zestresowany, a on pięknie to wszystko poprowadził i... Z takim spokojem. Tak. Ten cały wykład dopełnił, to też pokazuje, że ich relacja jest pewnie, gdyby to była Monika, pewnie byłoby tak samo, bo widać, że oni fajnie ze sobą żyją, współpracują i mają fajną relację. Bardzo mi się spodobało to i to jest coś, co my też przeżyliśmy, żeby zadbać o siebie, że zanim pójdziemy dbać o innych, to najpierw musimy my mieć po prostu, my musimy być poukładani, my musimy mieć ten komfort i po prostu być, mieć siły, żeby móc dawać siebie innym, to najpierw ja muszę być sam kompletny, a jeżeli jesteśmy oboje wykończeni, albo jedno z nas, to właśnie w małżeństwie jest fajne to, że kiedy jedno z nas nie ma siły, no to drugie może go zastąpić. Też ta sytuacja z Marcinem u Gomułeczków fajnie to pokazała. Idealnie, nasze. Naprawdę, to nie są łatwe sytuacje. Kiedy pojawia się dziecko, to faktycznie świat wywraca się do góry nogami, można powiedzieć. Trzeba wszystko na nowo przeżyć, bo nie da się do tego przygotować. Można czytać książki wspaniałe i warto, oczywiście polecamy. Natomiast życie przychodzi i weryfikuje to i też te sytuacje wszystkie pokazują nam nasze własne granice. Myślimy sobie, no chcę być dobrym ojcem, chcę być dobrym mężem, ale po 20, 30, 60 nieprzespanej nocy no po prostu wysiadam. Wysiadam, bo nie mam już więcej siły i jedyne o czym myślę to po prostu, żeby się wyspać. Także no naprawdę wszystko, co tutaj powiedział Marcin, jest świetne, ale no najważniejsze to jest właśnie to, żeby zadbać o tą naszą relację małżeńską. No właśnie, tak. Jak powiecie, jak dbać o tą relację? Bo wy. Ja jeśli mogę jeszcze powiedzieć coś, bo to wie, że mąż przejął, a ja nie mogę tak odpuścić zupełnie, bo też chciałam wyrazić głębokie wyrazy szacunku i podziwu dla Moniki i Marcina, bo słyszeliśmy to piłowanie i naprawdę ja sama miałam ochotę się czasami zerwać, żeby polecić, czy to nie nasi. I sobie myślę, Boże, po prostu daj im cierpliwość i spokój serca, bo to są bardzo trudne sytuacje, ale rzeczywiście może to była też sprawa Ducha Świętego, że pokazał rzeczywiście, że tak to jest. I kiedy rodzą się dzieci, przestajesz mieć kontrolę, nie? Wtedy już się zaczyna jazda bez trzymanki. I u nas, tak Marzenko, na początku powiedziałaś, że kiedy pojawia się dziecko, to jest kryzys, no i że tutaj małżeństwa przyjdą powiedzieć o swoich sposobach i tak dalej, więc jakby my jesteśmy potwierdzeniem, że jesteśmy super ekspertami w tym kryzysie.
u nas w 70% przypadków, jakby mając trójkę dzieci, to po dwójce dzieci tak naprawdę zaliczyliśmy takie ostre zderzenie z rzeczywistością i ze swoją własną niemocą. I tak sobie też myślę, bo po pierwszym dziecku szczególnie to jest takie zupełnie nowe, że tak wszystko jest nowe, ale jest ten plus, że wszystko ekscytuje. To jest takie fascynujące, takie odkrywanie po raz pierwszy, wszystko jest takie wow. Natomiast my odkryliśmy, że na tamtym etapie staliśmy się super współlokatorami, że wszystko śmigało, dziecko było zadbane, my ładnie wyglądaliśmy, dom był ogarnięty, spotykaliśmy się ze znajomymi, wszystko jakby funkcjonowało, ale zdaliśmy sobie sprawę, że zupełnie i właśnie tutaj jakby łączy się to z tym, co Marcin mówił i Grzybowscy o tej rozmowie właśnie, że my przestaliśmy ze sobą rozmawiać, ale jakby rozmawialiśmy, wciąż byliśmy w kontakcie, ale to były sprawy totalnie techniczne. Zakupy zrobione, zrobione. Obiad ugotowany. Pieluchy zmienione, tak jest. I sprawa załatwiona. I po prostu padaliśmy zmęczeni, ale widzieliśmy konsekwencje tego braku kontaktu ze sobą, nie? Że po prostu wyłożyliśmy się totalnie na maksa. I myślę sobie, że to, że my umiemy mówić, nie znaczy, że my umiemy rozmawiać. I rozmawianie to jest wielka sztuka, której trzeba się wciąż uczyć. I my po 10 latach małżeństwa i wielu latach przyjaźni wcześniej nadal się tego musimy uczyć, bo ciągle się wywala coś nowego, nie? Dla nas nawet dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że usiąść po prostu i wypić wspólnie herbatę. Czasami to są właśnie takie małe chwile. Warto dbać o coś więcej, o ten dłuższy czas. No przy trójce dzieci już nie jest łatwo i kiedy każdą chwilę, kiedy mamy, po prostu łakniemy jej jak człowiek na pustyni wody, pragniemy tego, ale też widzimy, że dobrą praktyką jest w kalendarzu, który prowadzimy, po prostu wpisać sobie dany dzień, daną godzinę, kiedy cała rodzina na przykład wie, że tatuś i mamusia w poniedziałek o godzinie 20 mają swoją randkę, dialog, zwał jak zwał, nie wiem, obejrzymy film, cokolwiek, byleby razem być, ale najlepiej właśnie bez telefonów wspólnie pobyć ze sobą. I żeby nie było, to nam się nie udaje. Nie zawsze nam się udaje, ale pragnienie jest i dzieci wiedzą, że coś takiego ma miejsce. Dlatego warto na pewno to planować, warto wpisać to, bo często planujemy i dbamy o wszystkie inne rzeczy, które trzeba, sprawy zawodowe czy ogarnianie domu, natomiast tą jedną, tak mam wrażenie, że u nas my mocno zaniedbaliśmy swojego czasu, a no... Po każdym dziecku właściwie. Tak, mając nadzieję przy kolejnych dzieciach, że przecież już wiemy, co będzie, będziemy przygotowani oczywiście, no damy radę, bo przecież już teraz wiemy, jak to będzie, no to przy każdym kolejnym dziecku oczywiście wyglądało to inaczej. Ale jednak tak samo. Po bardzo podobnie, jednak już łatwiej nam było. Tak, my już wiedzieliśmy, co to jest, co się wydarzyło, więc łatwiej już było z tego wyjść. Super. Ale to tak jeszcze, żeby tak zamknąć, to myślę sobie, że wszystkie najmożliwsze metody można stosować, natomiast bez Pana Boga i bez modlitwy to jednak byłoby znacznie trudniejsze i trudniej byłoby nam, nie odwołując się do sakramentu małżeństwa, do łask, które z tego sakramentu czerpiemy, po prostu byłoby trudniej się pozbierać. Dzięki. Bardzo dziękujemy za to świadectwo wasze, a teraz tutaj widzę pytania trochę się pojawiły, więc też myślę, że będą skierowane, a w ogóle to witamy cię Moniko serdecznie, cieszymy się, że dołączyłaś do nas i mamy nadzieję, ja że cię... Ja bardzo cieszę i bardzo przepraszam za tą sytuację, ale skoro spotykamy się w takim rodzicielskim, to myślę, że doskonale to rozumiecie. U nas aktualnie trójki i ta wichura szalejąca za oknem chyba po prostu budziła, ale to był naprawdę wyjątkowy wieczór. Właśnie, co jest ciekawe, że takie wieczory się zdarzają i bywa, że jesteśmy umówieni na randkę i po godzinie takiego płaczu, to jest ostatnia myśl, to jest ostatnia rzecz, o której myślę, tak, żeby właśnie zejść za chwilę do mojego męża i go ukochać, ale powiem wam, że jakoś tak nam się to w miarę udaje, że ja jestem chyba taka zawzięta w tym często, że bardziej niż zmęczona jestem zdesperowana i wiem, że to ważne, żebyśmy o tę randkę zadbali. Więc rzeczywiście bywa tak, że nawet po tych trudnych wieczorach tą randką jakby nie musi też być właśnie nic takiego bardzo wyjątkowego. My możemy nadać wyjątkowość każdej chwili, każdej,
która i tak miałaby miejsce. To może być kolacja, zjedzenie kanapek z pasztetem, ale można przy tym zapalić świece i nie tylko wtedy, kiedy wyłączą nam prąd, bo my rzeczywiście dzisiaj mamy wyjątkową sytuację. Nie wiem, czy Monia to słyszała, ale no ja mówiłem właśnie o tym, więc nie wiem, że Monia powiedziała coś takiego. Tak, o pasztecie i kanapkach, zgadza się. No to tak, potwierdzam. Rzeczywiście zdarzają nam się i takie randki i one również mogą być wyjątkowe. Także faktycznie ta perspektywa już nas, u nas jako rodziców się trochę zmieniła i te randki niekoniecznie może wyglądają tak, jakbyśmy sobie je wymarzyli, ale my też wierzymy, że przyjdzie czas i na takie wychodne, kiedy nie będziemy musieli martwić się o to, kto zajmie się naszymi dziećmi, albo czy pozwolą się komuś zaopiekować, bo my jesteśmy na takim etapie, że po prostu właśnie mamy dzieciątko bardzo przywiązane do nas i to jest trudne, żeby w ogóle z kimkolwiek zostało. Także no, to jest taki trudny etap też dla nas. No, na szczęście dzieci w końcu padają i po prostu kiedyś tam w końcu zasną, dlatego my łapiemy te chwile, w których rzeczywiście jest jak na lekarstwo ostatnio, ale, no, ale staramy się wykrzesać z tych chwil jak najwięcej. Ja myślę, super, że to jest też tak. Dokończcie, a ja zaraz chciałam zadać pytanie, to o czym mówiła Monika właśnie przed chwilą też. Mogę zadać, tak? Tak. Pani Katarzyna zadała takie pytanie, bardzo ważna kwestia. Nie wiem, czy na pewno Moniko wiesz, o czym twój mąż mówił, bo pewnie to wspólnie ustalaliście też, ale tak, tutaj było pytanie. Właśnie, co jeśli jest ten stan taki depresyjny po urodzeniu dziecka, też no, tutaj Marcin mówił o swoim też stanie i jak się nie zniechęcać do jakby powiększania rodziny, tak? Myślę, że to takie pytanie dzisiejszych czasów, że czasami to pierwsze dziecko to się okazuje, że to nie jest tak pięknie, jak wszystko miało wyglądać i że faktycznie zderzamy się z taką szarą rzeczywistością, trudną czasami, no i właśnie I co powiedzieć takim rodzicom, jeśli mają? Jak wy się zmierzyliście z tym, żeby się zdecydować na kolejne dzieci? Że nie droga jest trudna, tylko trudności są drogą. Dla nas te trudności okazały się drogą właśnie do tego, żeby być otwartym też na kolejne dzieciątko. Mimo że ja mogę się też tym podzielić, skoro Marcin tutaj przed wami się też tak odkrył właśnie z tymi stanami depresyjnymi, że ja byłam wtedy na takim etapie, że ja tego nie rozumiałam i nie przyjmowałam, żeby go przyjąć. Tego. Właśnie jak komata, taka pełna energii, mimo przeciwności, miałam z tym ogromny problem. Rozumiem do końca tego. Bardzo słabe połączenie mamy chyba i przerywa bardzo. Robię. Teraz jest trochę lepiej. Troszeczkę lepiej, tak. To może się... Halo? Czy słychać? Tak, jesteśmy tak, i słychać jesteśmy. Was. Ja myślę, że jakby to pytanie, bo tak jak ja mówiłem, te stany moje jakby dopiero później połączyłem z tym, że że pojawienie się na świecie naszego pierwszego dziecka to był taki katalizator. Natomiast no, ja wierzę w to głęboko, że właśnie że to, że się to wydarzyło, właśnie ten trudny stan, pozwolił mi wejść w głąb siebie, nie? W głąb mnie samego. Ja byłem właśnie przekonany, że właśnie no tutaj odwołujemy się do tej relacji z Bogiem, tak? Myślałem, że jak ja chodzę z Bogiem i że ja rozwijam tę relację, no to tak naprawdę no, alleluja i do przodu. Tymczasem wiesz, że to też Bóg poprowadził mnie do tego, że to było pewne moje wyobrażenie, tak? Czy o relacji z nim, czy o relacji z moją żoną, czy o relacji z dziećmi, które za chwilę będę wychowywał. Więc w tym trudzie ja odkryłem właśnie też wejście na drogę uzdrowienia. I, no i ja dzisiaj pewnie nie byłbym tym samym Marcinem Gomułką, tym samym tatą, gdybym wtedy tego nie doświadczył. Więc paradoksalnie ten trudny moment był dla mnie taką trampoliną do tego, żebym ja się właśnie otworzył, że
że coś takiego wcale nie musi być takim zamknięciem, tak? Że coś więcej mnie spotka. No wiadomo, że mnie coś więcej spotka. Wiecie, no, miłość się mnoży, kiedy się nią dzieli, ale to wiecie, nie, mamy, wiecie, to jest taki obraz, nie, że była dwójka dzieci, no to mogliśmy się wymieniać, nie? A już się pojawia błąd w Matrixie, bo się pojawia trzecie, no to już nie jest takie proste, już trzeba kombinować, nie? A już za chwilę, no właśnie, ktoś powie, że trzy to w ogóle niewielodzietność, bo to w sumie my też tak trochę podchodzimy do tego, nie? No wielodzietność, spotykamy czasem wielodzietne rodziny i widzimy, że się da, więc mówimy, kurczę, no to perspektywa się rozszerza, więc co my się tam będziemy znaczy wiadomo, każda sytuacja też jest wyjątkowa, to nie można tego porównywać, tak? To też to jest taki apel do tego, żeby się nie porównywać, żeby broń Boże, nikt tutaj z oglądających nie porównywał się ani do nas, ani do ludzi pełnych życia, ani do grzybków, że tak w ogóle fajnie was widzieć, ale chodzi o to, że to jest w ogóle bardzo, bardzo takie ważne, żebyśmy też spróbowali przez to, co my mówimy, spojrzeć na swoje życie, bo ono jest wyjątkowe, znaczy życie twojej żony, twojego męża, twojej rodziny, to jest coś wyjątkowego. To nie jest tak, że my tutaj jesteśmy teraz, bo oni robią tak, to my zrobimy podobnie. Jasne, jeśli to was zainspiruje do czegoś podobnego, super, tylko właśnie chodzi o to, żeby się nie porównywać, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne właśnie takie porównywanie się. Myślę, że w tych naszych słowach jest dużo przestrzeni na to, żeby się każdy mógł odnaleźć. Również ten, co może teraz na przykład nie ma w sobie jakiegoś takiego pragnienia powiększania rodziny. Mm-hmm. Super. Słuchajcie, jest trochę jeszcze pytań, więc tak, żebyśmy zdążyli w czasie, żeby tak starać się odpowiedzieć na większość, a może na wszystkie, to tutaj jest pytanie, właśnie bardzo ważny temat, jeden z filarów, o których wspomniałeś, Marcin, na końcu, czyli o seks, o współżycie. Tak myślę, Stanisław się śmieje, bo mówił, żebym te pytanie kierowała do Grzybowskich. Więc może... Stasiu, tak naprawdę on się wyrywa, wybierz mnie. Stasiu, damy ci głos. Oni mają największe doświadczenie z nas wszystkich tutaj obecnych. Stasiu, a skąd ty to wiesz? My się po prostu... To zaufam Staszkowi, że on was zna, więc tutaj skieruję pytanie. Pani Anna pisze właśnie, zgadzam się z tym, że trzeba się skupić na współżyciu, ale co jeśli już nie planujemy kolejnych dzieci, rozumiem, a opieranie się o NPR nie do końca zdaje egzamin. Czy potraficie coś poradzić, pani Ani? Nie wiem do końca, co to znaczy, nie do końca zdaję egzamin, bo myślę, że warto zagłębić się, że NPR jest bardzo taką rozległą dziedziną, mamy wiele metod i warto sobie gdzieś tam jakby zobaczyć, która mi odpowiada. Są osoby, które korzystają z modelu Creightona, z Recera i tak dalej, więc myślę, że warto, jak małżonkowie są też w tym we dwoje. Tak, u nas to jest też bardzo ważne, że jakby my jesteśmy w tym we dwoje. Słuchajcie, ja w ogóle nie mam takiego zmysłu inżynierskiego, ja bym pomyliła te wszystkie wykresy. Ja uwielbiam tabelki, więc... Tak, więc kończysz tam wszystko, pisze. Tak, więc to jest fajne, że jesteśmy w tym we dwoje, ale też to bardzo ważne, żeby, słuchajcie, na te tematy współżycia ze sobą rozmawiać, bo ja często gdzieś tam spotykam... A, mój mąż chce coś nie, powiedzieć. Nie, chciałem właśnie, że o współżycie, co będziemy rozmawiać, trzeba działać, tak, i właśnie my często nie potrafimy rozmawiać na temat współżycia, a ten dialog, o którym tu też mówił na początku Marcin, jest bardzo ważny też w temacie współżycia, nie tylko działania, ale też rozmowa. Tak, i zobaczcie, że jeżeli porozmawiamy tak w takiej otwartości, to my też posługujemy parą w kryzysie, małżonkom, i też słuchajcie, widzimy, że często nie rozmawiamy, że czasem myślimy sobie, a dobra, może mamy jakiś taki kryzys małżeński, to na przykład kolejne dzieciątko nam pomoże go zażegnać, co jest no, takim błędnym kołem, prawda? Stachu mówi, nie, rzeczywiście. Tak? I warto jakby o tym rozmawiać, o naszych też oczekiwaniach, o zmęczeniu, że to współżycie, myślę, że nasi przedmówcy się z nami zgodzą, kochani ludzie pełni życia i gomułeczki, że słuchajcie, to współżycie inaczej wygląda. My żyliśmy w czystości też przedmałżeńskiej, to w ogóle mówiliśmy, że wiecie, w ogóle po ślubie to do nas nie dzwońcie, bo w ogóle przez miesiąc to my w ogóle nie wyjdziemy z łóżka, nie? I takie nasze wyobrażenie. I w ogóle wiecie, no po prostu dzikie współżycie przez całe swoje życie. No, rzeczywistość jest trochę inna, mężu.
No jest coraz lepiej, nie? Tak, jest coraz lepiej, ale chcę powiedzieć, że wiecie, są dzieci, jesteśmy zmęczeni, już słyniemy ja w internecie, Kądzik się stara, przychodzi w obrączce do sypialni. Ulubiony strój, obrączka. Tak, jest Tarzanem, nie żartuję, bo tu będzie, że... A nie, nie żartuję. Nie, już wiecie, nie... jak ciężko rozmawiać teraz współżycia? Tak, już nie będziemy się, bo tu będzie po prostu, że grzybosy od jakichś obrączek współżycia i tak dalej, ale... Co chcemy powiedzieć, że rzeczywiście zachęcamy do tego, żeby była taka otwartość dialogu na to, też na nasze, słuchajcie, oczekiwania i potrzeby, bo zupełnie inaczej wygląda to współżycie, kiedy na przykład są małe dzieci, kiedy jesteśmy w trakcie laktacji, kiedy na przykład jesteśmy w stanie błogosławionym, więc dobrze jest po prostu o tym rozmawiać i też zachęcamy, żeby jakby podejść do tych metod, że to naprawdę, jeśli dobrze wejdziemy w metodę, jeśli dobrze się jej nauczymy, to też da taką wolność nam i taką przestrzeń i piękno takiej otwartości. Metody nie są po to, żeby nam, nie wiem, utrudnić, żeby nam przeszkodzić, one są właśnie po to, żeby nam pomóc, żeby nam ułatwić, że też, to jest też niesamowite, jeśli żyjemy według NPR-u, czyli jakby takie oczekiwanie na siebie, ta tęsknota, która się pojawia, która też można wyczekiwać na siebie nawzajem i myślę, że i też znać swój, wiecie, cykl, organizm, nie? Tak, i to jest bardzo ważne też właśnie, skąd się może brać ten lęk przed NPR-em, bo może niedobrze go znamy, może też nie rozmawiamy ze sobą, może być takie, nie mówię, że tak jest, może być tak, że to właśnie jakby trochę naturalnie, też tak nie powinno być, że to kobieta jest odpowiedzialna właśnie za metodę, za obserwowanie siebie, jest mniej lęk, że co będzie, jeśli właśnie nie planujemy więcej dzieci, a może się począć takie dzieciątko, no bo jeśli żyjemy według NPR-u, no to dopuszczamy taką sytuację, tak, że to poczęcie może się pojawić, więc jeśli w kobiecie jest lęk, no też nie ma takiej radości z tego spuścia, gdzieś zawsze z tyłu głowy to się pojawia, my mężczyźni tam wieloma rzeczami się nie przejmujemy, tak, w ogóle jakby nie łączymy współżycia z poczęciem dziecka. Tak. Kończy ktoś nagrywa. A to nie jest takie oczywiste, chociaż no wiemy o tym, a kobiety jakby... No, tak naturalnie, podświadomie też o tym są bardzo w tym świadome i to też myślę, że zadanie dla nas, dla mężczyzn, żeby w tym właśnie temacie być bardzo wyrozumiałym dla swojej żony, żeby dużo rozmawiać, bo to też nie jest tak, że żona powie, dzisiaj nie współżyjemy i koniec. Nie, ja mówię, dzisiaj nie współżyjemy, a ona mówi, nie. Ja się tu przekonam. Ale to chodzi o to właśnie, żeby mężczyzna bardzo łatwo może poczuć się odrzucony. Moja żona nie chce ze mną współżyć, bo ja coś jestem niewystarczający, ja coś zrobiłem źle, ostatnie współżycie było coś nie tak, dlatego warto marzyć w skarbie, dzisiaj nie chcę z tą współżyć, bo nie mam siły, bo nie mam nastroju, boję się, że to współżycie nie będzie tak, jak sobie wyobrażamy i będziemy, nie wiem, będzie nam przykro, że ono się odbyło, a nie wiem, byłam tak zmęczona, że nie mogłam cała siebie dać. Tak? Ja tylko chcę właśnie dodać, że my często tak utożsamiamy to współżycie, wiecie, że to jest tak właśnie jak w tych wszystkich filmach romantycznych, zawsze to, tak i w ogóle wiecie, że zawsze super wyglądamy, rozwijane włosy. Wiecie, jak ja wchodzę, na przykład wstaję rano i mam, wiecie, tłusty włos, jakiś nieogarnięty, a mój mąż mówi, Isia, jak ty wyglądasz, to myślę, aha, już sprawdził, że mamy niepłodne. Tak, ale nie, chodzi o to, żeby tak właśnie zadbać, że ja, wiecie, jestem mamą, że ja mam, ja chcę się czasem wykąpać bez moich dzieci przy nodze. Wiecie, Konrad robi po prostu kąpiel dla mnie, ja tam sobie wrzucam te kulki, myślę, wow, czas dla mnie. Po czym wchodzi Teresa, ona się rozbiera, bo ona chce. Tadzio też w sumie by wskoczył do mnie, Józek, to ja też bym chciał, ja mówię, ludzie, ja chcę sama, tak? Więc to jest ważne, żeby znaleźć to właśnie autonomię, nie? Czyli taką przestrzeń dla siebie, że ja teraz jestem Isią, która potrzebuje czasu dla siebie, dobroci, maseczki i wtedy myślę, że będzie pięknie. Czyli my podsumowując, my też musimy rozmawiać i to myślę, że bardzo dużo. Tak, super. Słuchajcie, tak, już zbliżamy się powoli do końca. Jeszcze dwa są takie ważne pytania. Bardzo bym chciała zadać jeszcze, widzę, Staszek się cały czas uśmiecha i chciałabym zapytać co na to, ale zapytam może was teraz, ludzie pełni życia. Tutaj było pytanie o, czy czytacie książki, czy możecie polecić jakieś książki? Staszek chce odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie, ja to czuję. To na pewno. To może tak, to zgadza. O tym wcześniejszym temacie, nie wiem. Znaczy ja chciałem tylko potwierdzić, że to wszystko, co tutaj przedmówcy mówią, to wszystko się zgadza i to jest prawda, ale... No to sobie notatki tak w ogóle, tak, robimy, więc tak, dziękujemy za Państwu udział. Bardzo, że mogliśmy być tutaj. Wiecie co?
To jest ważne i to się wszystko sprowadza cały czas do jednego, do relacji, do rozmowy, do spotkania, do naszej relacji. Nie? Dzieci, nie wiem, czy to padło, czy, ale to jest bardzo istotne. Dzieci potrzebują najbardziej naszej miłości małżeńskiej. Oni nas obserwują, cały czas widzą wszystko, co się dzieje między nami. Jeżeli między nami jest źle, no to możemy próbować być najlepszymi ojcami, matkami, nie wiadomo kim, a tak odgrywać swoje role, a tak naprawdę one potrzebują naszej wzajemnej miłości. I to wszystko, o czym tutaj mówimy, ten seks, ta autonomia, to właśnie to jest to. Bez dobrej komunikacji w małżeństwie to wszystko będzie leżało. Ale z ciekawych tutaj książek, ale jeszcze chciałem powiedzieć, nam się udało znaleźć jeden fajny sposób, żeby nie czekać z kąpielą do wieczora, tylko na przykład zrobiłem Marcie kąpiel o godzinie 16, ona uciekła, ja się zaopiekowałem wcześniej dzieci i się okazuje, że można, dzieci nawet nie wiedziały, że mama się kąpie. Zdziwione. Tak. A jeżeli chodzi o książki, to dla nas taką jedną z mocniejszych, takich bardzo warsztatowych, niepozorna mała książeczka Małżeństwo jako droga do świętości. Ona jest do dostania w punktach szynsztackich, że tak powiem, czyli tam, gdzie ruch szynsztacki ma swoje, gdzieś, gdzie siostry mieszkają na przykład. Mówi bardzo o takich praktycznych narzędziach do pracy nad relacją małżeńską. Na przykład mąż cię wkurza, adoruj Jezusa w sercu twojego współmałżonka. Módlcie się wspólnie i przebaczajcie sobie codziennie, w każdej modlitwie mówcie do siebie przepraszam. I to pozwoli wam posmakować miłosierdzia Bożego, że Pan Bóg też wam przeprasza, przebacza wszystko codziennie, każdego dnia. Jest mnóstwo, jest tak naszpikowana, jest naprawdę cieniutka, a jest niezwykle bogata w treść. Ja jeszcze od siebie tak czuję, żeby to wybrzmiało, bo dzisiaj byliśmy też na spotkaniu z narzeczonymi i zadaliśmy im pytanie, czy mają wokół siebie gdzieś jakieś małżeństwo, które ich inspiruje. Takie małżeństwo, na które patrzą i mówią, ale oni są fajni, my też byśmy tak chcieli. I słuchajcie, no, tam dwie osoby, dwie pary się zgłosiły, że mają kogoś takiego, a reszta po prostu z zadziwieniem patrzyła na nas i mówię, nie wiem, czy nie macie, czy nie chcecie powiedzieć, ale jakby... No, my te spotkania mamy raz w miesiącu i zazwyczaj są właśnie takie reakcje, że ludzie nie mają. Jeżeli pytamy, czy jest ktoś na sali, kto nie zna małżeństwa, które się rozwiodło, to nikt nie podnosi ręki, bo wszyscy znamy małżeństwa, które się rozwiodły, więc musimy też mieć jakieś azymuty, jakieś pary, które są dla nas wzorem, albo cechy par, które są dla nas wzorem, co my chcemy w ogóle stworzyć, bo musimy wiedzieć, po jaki cel idziemy. Idziemy po szczęśliwe małżeństwo i po niebo razem. Więc dobrze jest mieć się na kim wzorować i uczyć na czyichś błędach. I a propos tego właśnie, bo to zmierzam do puenty książkowej, jeżeli ktoś nie ma gdzieś wokół siebie takiego małżeństwa, które mu się podoba, które ma fajną relację, nie znajduje też w internecie, nie był na profilu Gomułków, nie był na profilu Grzybowskich, jeszcze. No to nie wie, no. Jeszcze nie znalazł, ale no nie wiem, można szukać też par świętych i właśnie jest taka książka Parami do nieba, która była dla mnie też bardzo taką dobrą lekturą duchową, bo to są biografie świętych małżonków. Świętych par małżeńskich. Bardzo też dobra książka. Że nie dość, że żyli jakoś dobrze, że ze sobą, to jeszcze poszli razem do nieba. I to jest coś, co my byśmy chcieli i do czego my dążymy. No ale żeby pójść razem do nieba, to trzeba jeszcze przez to życie przejść, nie pozabijać się po drodze i jakoś... Więc wtedy by się mogło przydać na przykład 5 języków miłości, Marcin tak. O tym wspominał, nie? Chapmana. To jest świetna też książka. Co tu jeszcze patrzymy na szybko? Może jeszcze coś dopiszemy. Widzieliśmy tam, że w komentarzach pojawiają się jakieś fajne inspiracje. Na pewno w relacji z dziećmi bardzo fajna jest książka, jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Do nas mówiły, no. Czy inni polecą jakieś książkę jeszcze? Choćby jedną? Ja chciałem powiedzieć, że tutaj była jedna z tych z książek szynsztackich. My akurat ją mamy, ale no właśnie, nieoczywiście można ją dostać. A Parami do nieba to ja nie dostałem, bo ja z tego czasu chciałem kupić, ale to jest Biały Kruk.
Także jeśli ktoś ma dostęp, to niech kupuje, bo to ta książka jest dużo warta. Ale chcę powiedzieć o tym, że taką podstawową książką, bo oczywiście dużo jest takich książek i my polecamy takie książki, które właśnie kładą nacisk na właśnie na ten dialog, na komunikację, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie przespać nasze małżeństwo, przespać każdą relację, później relację też z dziećmi, w cudzysłowie przespać, to jest taki eufemizm, bardzo delikatne słowo, właśnie przez to, że my nie potrafimy komunikować. To Marta dobrze powiedziała, że mówienie to jeszcze nie jest rozmowa. I właśnie to jest to, czy masz stażu małżeńskiego 5 miesięcy, czy 5 lat, czy 30 lat, możesz dalej nie rozmawiać ze swoim współmałżonkiem. I to jest, myślę, że najistotniejsze. Właśnie tutaj Konrad i Iga mówili o tym, żeby rozmawiać o seksie. To już jest, wiecie, to wielokrotnie to są Himalaje nieraz. I to jeszcze w taki sposób, żeby faktycznie się dogadać, tak? To są tak ważne sprawy, tak intymne, że to nie jest taka oczywistość, tak? Jak ktoś nie rozmawia ze sobą, nie potrafi rozmawiać ze sobą o jakichś takich trudnych rzeczach, ale nie związanych z tym takim rdzeniem, z tym, co najbardziej dotyka, z tymi takimi rzeczami najbardziej wrażliwymi w życiu, no to co dopiero dotykać tych momentów, kiedy tak naprawdę to jest tak ważne, nie? Bo to dotyka właśnie tej intymności. Także zachęcamy, no, znaczy nie chcemy się powielać, oczywiście książek jest bardzo dużo, tam, gdzie można poczytać o komunikacji, bo jest dużo tytułów, nie? Jakby bardzo dużo tytułów gdzieś tam się w głowie rodzi. Natomiast ja polecam, skoro już tak polecamy, była mowa o tym fundamencie, o Bogu, na którym budujemy. No i trudno nam byłoby dzisiaj, nie? Czy ze sobą, czy z dziećmi, bez Pisma Świętego, bez czytania Słowa Bożego, bez życia tym Słowem. Po prostu. I czasem ludzie nas pytają, jak my to robimy, a my mówimy, no nie wiemy, jak my to robimy. Znaczy, bo tak naprawdę to my do końca tego nie robimy. I ja wiem, że to jest takie, to zrozumieją tylko ludzie wierzący, ale to trochę tak jest, że choćbyśmy się silili, choćbyśmy się starali, to ostatecznie i tak nie ogarniemy, bo to są takie rzeczywistości, które nas przerastają, bo jakby zostaliśmy stworzeni do rzeczy, które nam się właśnie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. I właśnie to jest, no ciężko to opowiedzieć komuś, kto nie ma doświadczenia wiary, ale ktoś, kto ma doświadczenia wiary, to chcę powiedzieć, zaufajcie i dajcie się poprowadzić temu, który wie. Nawet jak my nie wiemy, to on wie. Być może widzieliście kiedyś naszą biblioteczkę, ona jest dość bogata i kolorowa, taka nasza biblioteczka wstydu, bo rzeczywiście jest na niej bardzo dużo książek, których jeszcze nie dane nam było przeczytać i być może zrobimy to dopiero na emeryturze, mam nadzieję, że wcześniej, ale kiedyś mieliśmy taką rozmowę i nasz komputer właśnie był skierowany na tę naszą biblioteczkę i ten rozmówca od razu zapytał, czy przeczytaliście wszystkie te książki i my uśmiechnęliśmy się i powiedzieliśmy, a widzisz te najniższe półki wszystkie? To z tej najniższej półki przeczytaliśmy, bo tam są książki dla naszych dzieci. Tak a propos dzisiejszego tematu, słuchajcie, no na takim jesteśmy etapie. Rzeczywiście chcemy sięgać po Pismo Święte, tę najważniejszą księgę życia i bywa, że po inne książki, które choć mamy ogromne pragnienie, żeby po nie sięgnąć, to nie sięgamy po prostu z braku czasu, to rzeczywiście tak te różne pucie, felusie mamy obcykane. Tak. Wszyscy dobrze to znamy. Super, dzięki za to doświadczenie, za to dzielenie się tymi wszystkimi treściami. Natomiast jeszcze bardzo ważne pytanie, myślę już przedostatnie, ale panie, kobiety, pani Justyna pyta, jak być zawsze piękną i atrakcyjną dla swojego męża, pomimo zmęczenia, niewyspanych nocy, jak wy to robicie, że tak kwitnąco wyglądacie na co dzień? Iga, chciałabym zacząć. Moja żona zawsze jest najpiękniejsza. Tak, wiecie, pewne kwestie mamy wyćwiczone, słuchajcie. Nie, ja myślę, ja tak sobie myślę, że trzeba też wziąć pod uwagę to, że w naszym życiu są różne etapy i trzeba te etapy przyjąć w swoim sercu, że nie zawsze jesteśmy uśmiechnięte, radosne, to pokazuje Facebook, o, grzybeczki, jakby zawsze ładnie wyglądacie.
Staramy się, ale rzeczywistość często jest, słuchajcie, inna. Ale myślę, że taki czas, wiecie, to kochane kobiety, jak teraz nas słuchacie i to od kobiety też było pytanie, taki czas dla siebie. Ja często mam takie poczucie winy właśnie, że jestem może niewystarczającą żoną, niewystarczającą mamą, a myślę sobie, że jak zaczęłam walczyć, taką przestrzeń dla siebie, że ja mam prawo być zmęczona, że mam prawo w pewnych rzeczach nie domagać i pokochać ten stan. To wtedy wiecie co, rzeczywiście jesteś taka naturalna, jesteś swobodna w tym i jesteś w tym piękna. Ja jestem straszną perfekcjonistką, słuchajcie, ja zamiast położyć się wcześniej z mężem, to latam po prostu na tym mopie w domu bez sensu. I moim językiem miłości też jest praktyczna pomoc, więc jak kądziuś, słuchajcie, mi kupił odkurzacz, taki wiecie, jak to się mówi, kądziu? Bezprzewodowy. Bezprzewodowy, właśnie, to ja byłam taka szczęśliwa, słuchajcie, bo ja sobie tym odkurzaczem jeżdżę i sprzątam i z mojej podłogi można jeść po prostu, bo ona zawsze się błyszczy. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, że przy takiej wielodzietności, wiecie, czwórka dzieci, kurczę, no nie jest tak, chodzisz po tych bułkach, tu kabanosy, siadasz na kanapie, wkładasz jakieś w dżemie, jesteś cała, albo noteli, to jest takie życie, nie? Ja zdałam sobie sprawę, że muszę czasem po prostu wrzucić na luz. Isia, wrzuć na luz, zadbaj o siebie, bo taka właśnie zadbana mama, która to, że ja wyjdę, słuchajcie, na chwilę do kosmetyczki, to świat się nie zawali. Oni przeżyją. Ledwo, ale damy radę. Bo jak ja wychodzę gdzieś, to po prostu to idzie na przeżycie, nie? Ale dbam o relacje z innymi dziewczynami. Wielką siłą, jak spotykam się z kobietami, są inne relacje. To, że możemy do siebie zadzwonić z moimi przyjaciółkami, że jesteśmy ze sobą blisko, że spotykamy się na kawie i mówimy, że jesteśmy utrudzone matki, żony i kochanki, ale tak naprawdę to jest super, jemy ciacho i do przodu. I to bardzo też polecam. Czyli o te relacje kobiece, żeby dbać, żeby mieć obok siebie takie cudowne kobiety, które się wesprą. Ja teraz, wiecie, jestem w stanie błogosławionym, mówię, dziewczyny, już przytyłam, już mam to pod gardle. No i Siana, jesteś taka goloneczka, ale taka soczysta, soczysta. Wiecie, i to jest fajne, że one ci powiedzą prawdę, nie będą obijały bodem, ale myślą, dobra, Iśka, założysz coś takiego luźniejszego, będzie spoko. I ja to kocham, bo możemy być przy tym razem i wiesz, mogę zaciągnąć prociasty, skarpety, zrobić sobie w kubku herbaty i sobie z nimi pogadać, więc pierwsze co to odkryć swoje serce i pozwolić sobie na to, że nie musisz być perfekcjonistką każdego dnia. Druga przestrzeń to właśnie dbanie o te kobiety razem. Właśnie modlitwa. Chciałabym mieć taką przestrzeń, wiecie, mam takie wyobrażenie, ja sobie teraz rozważę Pismo Święte, ale dostaję zaraz klockiem Lego w głowę albo coś i mówię, nie, chyba jednak nie dam rady, albo mówię, słuchajcie, to mamusia sobie tutaj chwileczkę tylko się pomodli. Mamo, chwileczka to już minęła, chodź do nas. No i właśnie. I czytam tego Pucia i tak dalej, ale znajduję tą przestrzeń, po prostu akty strzeliste w ciągu dnia, Panie Jezu, ja Ci to oddaję, błogosławię zupę, którą robię. Ja się śmieję, że nie wiem, te wszystkie konferencje, które mówimy, jeździmy, głosimy, tylko ta największa rozrywka mojego życia, jak teraz wszyscy mamy katary, wiecie, setny rosół, jak Konat słyszy, że jest rosół na obiad, to już mu się wszystko przekręca. Bardzo to lubię. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, Iga, musimy już powoli kończyć, a jeszcze chciałabym, żeby dziewczyny krótko wypowiedziały się. Marta, powiedz krótko, co ty robisz, że jesteś taka piękna? Ja tylko dodam, że Marta jest wizażystką i jakby to mam w zestawie jako żonę po prostu piękną, ale już się wyciszam. Właśnie ja chciałam powiedzieć, to jest bardzo ważne pytanie tak naprawdę, bo myślę, że chyba każda z nas sobie je stawia, ponieważ ja też tak mam, bo chcę powiedzieć, tam padło dokładnie w tym pytaniu takie sformułowanie, jak to robicie, że tak pięknie wyglądacie na co dzień, więc kochana Justyno chyba i każda w ogóle kobieto, to co widzisz w internecie, to nie jest nasza codzienność i to wcale nie jest oczywiste, żeby to wiedzieć, bo nawet ja czasem tak patrzę na siebie po prostu, sobie myślę, Bożeż ty mój, wchodzę na Instagrama, początek wieczności i mówię, a Monika znowu taka piękna i grzybowcy znowu tacy wylaszczeni i mówię, no tak, oni tacy ładni, myślę, ale weź sobie też zrób dwa zdjęcia w ciągu całego dnia i z tych dwóch wybierz to jedno, na którym wyglądasz najlepiej i je wrzuć. I ono jest 24 godziny na relacji i wszyscy myślą, że ty cały dzień tak wyglądasz.
A to wcale nie jest tak, że my zawsze wyglądamy pięknie dla swojego męża. I muszę powiedzieć, tak jak Marcin powiedział, że u was akurat Marcina strzeliło, to u nas mnie bardziej tak strzeliło. I to był czas, i tutaj znowu klamra do tego, co powiedziała Iga, to był taki czas, że ja nie miałam absolutnie ochoty w ogóle wyglądać. Ja nie miałam na nic ochoty. I malowanie, czy jakoś ubieranie się ładnie, czy cokolwiek było, w ogóle nie, nawet się nie mieściło w ogóle w przestrzeni jakiegoś mojego zainteresowania. Więc to też moc słabości się doskonali, bo dzięki temu właśnie jako wizerzystka nauczyłam się wychodzić bez makijażu, bez skrępowania. Wiecie, na początku to tak jest, że jak chcesz sobie deczko adrenaliny do życia dodać, to idziesz na ulicę bez makijażu. Ale teraz już tej adrenaliny nie mam i wychodzę z takim też zaakceptowaniem samej siebie. Ale to i to poza tym całą resztę dodała Iga, tak czuję, że to jest właśnie kwestia czasu, jaki jest w danym momencie naszego życia. I trzeba po prostu rozluźnić szelki. I pozwolić sobie też na to, nie? Że to nie jest żaden wymóg, że ja muszę teraz wyglądać, jakbym właśnie świeżo sobie w codzienności nakładkę z Instastory zrobiła jakiś filtr i już jestem po prostu olśniewająca i klękajcie narody, bo to tak nie wygląda, bo jestem chora, wstaję po nieprzespanej nocy przez trzeci rok i budzę się 15 razy i czasem po prostu mi się nie chce, mam zły humor i trzeba sobie też na to tak naprawdę pozwolić. Kiedy dbać o proporcje też, nie? Bo jeżeli to się przedłuża, to też wiadomo, że coś nie halo, ale jakby to, że nie zawsze mam full make-up i nie zawsze wyglądam się jak na wybieg, to też jest okej. Okay. Super. Pani Ania, bardzo dziękuję za tą wypowiedź, Marta. A czy Monika chciałabyś naprawdę króciutko coś dodać? Mam ostatnie pytanie na podsumowanie. Dobrze, obiecuję, że będzie króciutko. Nawiązując do tego, co powiedziała Iga i Marta w takim razie, do tego wyjścia do kosmetyczki, to ja chciałam wam powiedzieć, że dużo częściej słyszę o tym, że jestem piękna od mojego męża, nie wtedy, kiedy wrócę od kosmetyczki, tylko wtedy, kiedy wrócę ze spowiedzi. I taka myśl mi się pojawiła od razu. I ja rzeczywiście mam takie doświadczenie, że wtedy jestem najpiękniejsza, że właśnie z tym czystym sercem, najpiękniejszym sercem wracam do domu i jestem taka odmieniona. I wtedy najbardziej podobam się mojemu mężowi. Także to jest taka myśl, która mi przyszła jako pierwsza. Ale też mężowie, to nie tylko nasze zadanie, żeby o to piękno nasze dbać, ale również wasze. Bo właśnie kiedy wy nas adorujecie i zapewniacie o tym, że my jesteśmy piękne, choć może tak pięknie właśnie nie wyglądamy, to my też w nas się budzi takie pragnienie, żeby właśnie być dla was piękną. Także właśnie nie mam na myśli tutaj tylko tego wyglądu zewnętrznego, ale przede wszystkim wnętrze i to wszystko, co dzieje się potem na zewnątrz, wypływa właśnie z serca. Także ja myślę, że ten konfesjonał to jest taka kosmetyczka, którą polecam każdej kobiecie. Dzięki. No właśnie dużo mówiliśmy, odnosiliśmy się dzisiaj do naszych wartości i właśnie do tego, że one są zbliżone gdzieś, wszyscy wy tak jesteście osobami wierzącymi, ale niewykluczone, że słuchają nas też osoby niewierzące, co oczywiście mogą się w jakiś sposób zainspirować, ale chciałabym, żeby tak ten ostatni akcent właśnie, co mówić właśnie, jaką radę dawać takim osobom, które nie mogą, znaczy nie potrafią, może nie mogą, ale nie potrafią sami jakoś oprzeć tej relacji małżeńskiej na Panu Bogu, jakby co im powiedzieć takiego uniwersalnego, jak dbać o te relacje w małżeństwie, tak już na zakończenie podsumowując, żeby każdy z was mógł tak króciutko powiedzieć. Marcin i Monika, zacznijcie. Ja nie wiem, czy ja do końca zrozumiałem pytanie, to znaczy co powiedzieć takiej osobie, jeśli ona nie wierzy i co, Tak, jeżeli nie potrafi oprzeć, tak o czym mówicie, opieracie swoją, tak, swoją relację, to, że nie wiem, chce być Monika piękna, idzie do spowiedzi, okej, ale słuchają nas osoby, dla których jest to trudne, nie pójdą do spowiedzi, nie potrafią, to skupmy się teraz tak typowo na tej relacji małżeńskiej, co jakby... Okej. Jak będzie to nagrane, to można odsłuchać tego, co mówiłem na początku. Natomiast oczywiście żartuję. Natomiast żeby nie powielać tego, co powiedziałem, myślę, że najistotniejszym w każdej relacji jest właśnie to, żeby przyjąć tego drugiego człowieka.
przyjąć tego drugiego człowieka takim, jakim on jest. To jest, myślę, że pierwszy taki, to jest punkt wyjścia. Tak jak, nie wiem, można odwołać się do tego momentu ślubu, kiedy my tak naprawdę, no w szczerości, tak, no mało jest takich ludzi, którzy nieszczerze, może nawet jeśli mają nieuświadomione, no to jednak idą na ten, do tego ślubu po to, żeby wytrwać, tak, zdrowi w chorobie, w dobrej i złej doli. Idą z dobrymi intencjami przede wszystkim, dokładnie, nie mają tych intencji. Więc może to, żeby przyjąć tego drugiego człowieka. Nie? Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli historia tego człowieka, którego ty spotykasz, nie jest dla ciebie święta, to daj mu święty spokój. Nie? I może właśnie to jest ten pierwszy moment, żeby przyjąć się takimi, jakimi jesteśmy. W ogóle w małżeństwie chodzi o to, żeby zacząć od bliskości. My bardzo często przegrywamy małżeństwo, kiedy skupiamy się na naszych oczekiwaniach, one się przeradzają w roszczenia. I tak naprawdę jest później ostra jazda bez trzymanki, kiedy my tak naprawdę, no mamy takie doświadczenie w 7 roku małżeństwa, że ten drugi człowiek może okazać się no, najgorszym wrogiem, tak? Jest mi najgorzej z tobą, nie? No i właśnie, trzeba sobie przypomnieć o tych pierwotnych naszych motywacjach. Myślę, że warto tego wracać. Nieraz mówią ludzie, że w takim uspokojeniu tych wszystkich burz, które się dzieją, właśnie kryzysów, dobrym takim lekarstwem jest to, żeby sobie poglądać zdjęcia ślubne, obejrzeć film ze ślubu, przypomnieć sobie te momenty i spróbować raz jeszcze, raz uśmiechnąć się i zobacz, przecież my możemy być znowu wejść na tą dobrą drogę, kiedy właśnie, kiedy chcemy się wzajemnie obdarowywać. Myślę, że to jest bardzo istotne, właśnie ta bliskość. Nie da się tego zrobić bez takiego szczerego poszukiwania prawdy o mnie samym, właśnie o drugim człowieku, o życiu, o świecie, o miłości. I myślę, że do tego zachęcam każdego człowieka, który właśnie chce wchodzić na tą drogę dojrzałości, przeżywać to życie właśnie w pełni, przeżywać to życie smakując je, właśnie w takim, no także przeżywasz to życie i naprawdę to jest to, tak? Nawet jeśli pojawia się małe dzieciątko na świecie i tak jak mówiliśmy wszyscy, troszkę wywraca to nasze życie do góry nogami. Nawet wtedy, a może właśnie szczególnie wtedy, warto wracać do tego, do tych takich funkcji. No tak? I właśnie, stawać w prawdzie i przeglądać i zaglądać w głąb swojego serca i w głąb serca współmałżonka. Także właśnie, to takie uniwersalne, tak? Żeby po prostu doskonalić się w miłości. Super. Bardzo, bardzo to jest ważne. Państwo grzybowcy, po jednym zdaniu. Tak. To kończy, to ja już nie umiem. Oczywiście zgadzamy się, ale jakby my widzimy po historii naszego małżeństwa, że gdyby nie Pan Bóg, no to myślę, że byśmy w wielu sytuacjach się załamali, byśmy nie prowadzili dalej, więc to, co ja mogę powiedzieć osobom, które jakby nie są blisko Pana Boga, żeby szukały tego Pana Boga w małżeństwie. Że możemy tworzyć wspaniałą relację, ale jeśli będziemy tę relację opierać tylko na nas, to zawsze czego będzie nam czegoś brakować, bo jesteśmy niedoskonali, więc warto, nic nie ryzykujemy, próbując, starając się zaprosić Pana Boga do swojej relacji, do swojego małżeństwa. Dzięki. No i Stanisław. Stanisław, zostałem sam na placu boju. Tak jak mamy te kursy dla narzeczonych, pytamy się ich zawsze, czy ktoś z Was chce być nieszczęśliwy? Czy ktoś z Was chciałby mieć takie małżeństwo, które zaraz się rozpadnie? I słuchajcie, no nie ma nikogo, kto nie chce być nieszczęśliwy. Znaczy, są wszyscy, chcą być szczęśliwi. I teraz co się dzieje? Co się dzieje, że potem my się rozmijamy z tym? Właśnie, czy pojawia się dziecko, czy pojawiają się jakieś różne sytuacje? My polecamy wszystkim, żeby przypominali sobie, dlaczego oni są razem ze sobą? Co sprawiło, że mąż pokochał tą swoją żonę? Za co ją pokochał? Co było takiego w niej wyjątkowego? Żeby cały czas przypominać sobie i wracać do tego, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. A druga rzecz to, żeby nie patrzeć na swojego współmałżonka jako na problem. Bo kiedy mój współmałżonek staje się moim problemem, no to wtedy już jest grubo. Natomiast trzeba pamiętać i uświadamiać sobie, że my jesteśmy razem, jesteśmy jaka drużyna, czy po prostu plecy o plecy stajemy ze sobą i my jesteśmy przeciwko problemowi. Problem jest gdzieś czymś, czym musimy się mierzyć, tym, jak fajnie Marcin powiedział, challenge'em, który musimy tutaj po prostu ogarnąć.
Natomiast nie możemy być, nie możemy patrzeć na swojego współmałżonka jako na problem. I myślę, że to są takie dwie rzeczy, o których myślimy. Bardzo tutaj konkretne i bardzo ważne. Dziękuję za to podsumowanie. I dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo. To był naprawdę niesamowite spotkanie. Dziękuję Marcinowej Monice, dziękuję Idze i dziękuję Konradowi i Staszkowi oraz Marcie. Naprawdę, słuchajcie, odwiedzajcie ich profile. Myślę, że ich treści są bardzo wartościowe. Można się zainspirować, a my zapraszamy dalej do inspirowania się naszym projektem, do odwiedzania nas, do kolejnego webinaru Zaprzyjaźnij się z rodziną. Następny webinar będzie również w czwartek o 19:00 i bardziej skupiamy się na kobietach. Tym razem skupimy się na kobieta jako liderka w domu i będzie główną naszą prelegentką Agnieszka Stefaniuk z Family Fun by Mom. Także myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. Będą też inni eksperci, także serdecznie zapraszamy i przypominam o konkursie. Zajrzyjcie na naszą stronę, a kto jeszcze nie polubił fanpage'a, to jest obowiązkowe zadanie następnym razem. Dobrej nocy, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękujemy, do widzenia, dobranoc. Dobranoc, dziękujemy.